No, słaba była ta strategia. To znaczy ja bym tego w ogóle strategii nie nazwał. Właśnie, Mówię, a, co z, strategia. a co z tego zdrożyliście? Nie mamy zasobów. Mówię, co wy tu robicie? Jakby nie macie strategii. Co? Mhm. Jak to działa? No nie, no, jest tyle bieżącej pracy. Mówię, ale bieżącej, jak? Mhm. No, skąd wiecie, że idziecie w dobrym kierunku? W zasadzie skąd wiecie, że ta praca, którą dzisiaj wykonujecie, będzie miała jakiekolwiek przełożenie w przyszłości na rozwój firmy. No nie wiemy, no wiesz, to jest ten typowy case, yy, tak, jest tyle pracy, że nie ma mhm. czasu nałożyć. Tak, tak, tak. Mi to rozwala głowę i e, serio... A, co, co, co byś doradził w takim momencie? E, zwolnić dział marketingu? To jest człowiek, który ma agencję marketingową liczącą e, już ponad 50 osób. Sytuacja, wiesz, nie... wiesz, się zmieniła i trzeba się dopasować. Ten, który się nie dopasuje, tego już za rok nie będzie. A w momencie, w którym masz produkt, który jest. To to jest. Nie potrzebujesz działu handlowego. To po prostu się robi prawie samo. W takim największym okresie, znaczy najbardziej takim nastawionym na new business, to miałem pięciu handlowców. Mhm. A ja teraz robię miesięcznie sam więcej niż oni w piątkę mhm. przychodu. Zdziwiłby się, jak mało jest firm, które są błędem olbrzymiej ilości firm. Jest to. Witam cię bardzo serdecznie w naszej jak zwykle wyjątkowej rozmowie z jak zwykle wyjątkowym gościem. Zanim przejdę do jego zapowiedzi, oddaję honory sponsorowi odcinka, a jest nim SimpliTeka, czyli butikowa agencja marketingu branżowego link do partnera w opisie filmu opowiem o nim niebawem a tymczasem e, dzisiaj rozmawiam z Krystianem e, to jest druga runda Krystian Ficek przyjechał, przyjechał do nas znowu, ponieważ no, nie zdążyliśmy omówić wszystkich tematów. Dla zainteresowanych przedstawię w skrócie Krystiana dosłownie w jednym zdaniu. To jest człowiek, który ma agencję marketingową liczącą już ponad 50 osób. Jeżeli ktoś szuka będzie chciał zobaczyć dłuższy wstęp, jego historię i też bardzo dużo mięsa. Zapraszam do odcinka pierwszego. I nie tylko po to, ale też po to, żeby złapać kontekst, i tam było też mnóstwo mięsa. Dzisiaj będziemy to kontynuować. Panie i panowie, Krystian Ficek, cześć, Krystian. Cześć, okay. Znowu ja i znowu tu. Znowu ja, znowu ty i znowu tak, i znowu ta rozmowa. Mówiłeś, że zgubiłeś wątek, bo my trochę tak, trochę poza anteną, ale nagrało się, więc C dla tych, którzy zasubskrybują newsletter, wiedzą, co się stanie, dostaną treści poza i tylko oni dostaną te treści poza kulisowe. No tak to sobie wykompinowałeś. <laughs> ja tu dużo scenariuszy. Znaczy wiesz co powiem ci, że wiem o, o czym mówiłem. Rozmawialiśmy mhm. o, właśnie o tym podcaście i o prospektingu i rozmawialiśmy o tych długich formach. Dla mnie teza, że te długie formy są super, bo jeżeli osoba się zaangażuje, żeby je przesłuchać, jest ok. Natomiast niestety, żyjemy w świecie, w którym ludzie chcą się chwalić liczbami. I lepiej wygląda odcinek, który ma pół, yy, pół godziny i ma 100 tysięcy wyświetleń, niż taki, który ma dwie godziny i ma nie wiem, 3 tysiące wyświetleń. Pomimo tego, że najprawdopodobniej te 3 tysiące osób, które przysłuchało cały odcinek, jest dużo bardziej wartościowe pod względem budowania społeczności, mhm. niż ta duża ilość wyświetleń w krótszej formy. Zgadzam się. Natomiast. Yy, Uważam, że long termowo, no to strategia długich treści jest lepsza. Mhm. Super. No właśnie, właśnie widzisz, no ja mam dokładnie takie podejście. Stawiam na long term. Stawiam na. No dużo odcinków, no nie będę, tutaj się, nie będę się tutaj deklarował na Nie będziesz na wizji. się deklarować? Nie będę się deklarować na wizji, bo uważam, że, bo uważam, że to negatywnie wpływa na realizację może tak Takieś chwalenie, chyba że, bo ostatnio bardzo mocno mam to przemyślane, chyba że masz nastawienie takie, że jesteś młody, jesteś takim przecinakiem i to, co powiesz, musi się stać i tak dalej. Tak, miałem taki okres w liceum, gdzie... W połowie papierosa go rzuciłem, i przez rzeczywiście dwa lata nie paliłem, i wtedy byłem takim gościem. Nie? Ale dzisiaj już wchodzę w trochę inne strategie. Trochę lat przybyło, więc ułatwiam sobie, ułatwiam sobie schematy. I uważam, że mówienie, skupianie się na tym, żeby wyrzucać z siebie: O, będę robił to, to, to i to, zabiera tyle samo energii, co robienie. Mhm. Yy, I daje takie same skoki dopaminowe, dlatego staram się mówić. unikać. Nie? To samo miałem mówić, że dla mózgu nie ma różnicy, czy ty o tym mówisz, czy to się wydarzyło, więc yy, tak, zgadzam się. Mhm. Natomiast są dwie szkoły, no bo masz też szkołę tego wizualizowania sobie tak. i w ogóle. Ja akurat nie jestem w tej szkole. Ja mhm. Jakby nigdy to do mnie nie trafiało, próbowałem. Chodzić o i to, afirmacje i tak dalej. Tak, no jakby mhm. nie, nie, moja, nie moja szkoła. Jest dużo ludzi sukcesu, którzy z tego korzystają i to tak. rekomendują, więc podejrzewam, że każdy powinien na sobie sprawdzić i dopiero wtedy podjąć decyzję, czy to jest coś y, dla niego wartościowe. Natomiast no, u mnie jest raczej tak, że określam sobie cel na dłuższy okres. Mhm. który jest abstrakcyjny na samym początku, później idę do zespołu i mówię, co będziemy robić w tym długim okresie. Oni mówią, że to jest niemożliwe. Mhm. Po czym mija tydzień i przychodzą i mówią, że w sumie to mogłoby się to wydarzyć, tylko musimy zrobić to, to i to. I ustalamy plan, strategię i idziemy dalej. Super. No, jestem też za tym, żeby be bold, nie? tylko że wiesz, to też nie jest dla każdego, bo niektórzy jak usłyszą ambitny cel, no to się zaczynają jarać i chcą go osiągnąć, a inni zaczynają się bać i jakby uciekają od tego. No bo to jest przerażające, że wiesz, nie wiem, na przykład chcesz powiększyć firmę dwukrotnie. Mhm. I jeżeli już masz jakąś tam organizację i chcesz ją powiększyć dwukrotnie, no to wiele osób może pomyśleć, jak to jest w ogóle możliwe. To nie zazwyczaj w takich firmach, które są już gdzieś tam ugruntowane na rynku 20%, to już jest bardzo duży wzrost rok do roku. Mm, więc zależy też, z kim się otaczasz, bo jeżeli nie będziesz mieć wokół siebie ludzi, którzy jakby w ten sam sposób interpretują um, podejście, no to będziesz sobie robić krzywdę i im też będziesz robić krzywdę. Mm -hmm. No zgadzam się z tym. Yy, z tym, że no tak, jak pokroisz w sumie duże cele na małe kawałki, no to praktycznie wszystko jest do osiągnięcia. Z drugiej strony właśnie yy, im dłużej rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy coś osiągnęli, tym bardziej mam, przekonanie, że po prostu z czasem przychodzi po nie wiem, setce dowodów taki moment, w którym myślisz sobie kurde, zrobiłem nie wiem 100 niemożliwych rzeczy, mhm. no to 101 niemożliwa jest po prostu możliwa i tyle, tak? I jakby to nastawienie, to nastawienie się zmienia. I mam jeszcze wrażenie, że ten growth mindset jest kluczowy, taka właśnie chęć nauki, chęć zmiany, bo ja tak mam po sobie. Jak usiądę, prosty przykład, usiądę do programu jakiegoś nowego, montażowego, dzisiaj jestem w stanie opanować go w ciągu 4 godzin. Tylko i wyłącznie przez zmianę nastawienia, bo moje nastawienie jest zupełnie inne niż kiedyś. I większość ludzi się, i też długo, długo rozmawiałem z jednym przedsiębiorcą o tym, że jego ludzie na przykład potrafią się wyłączać w pewnym momencie, jeżeli chodzi o zrozumienie na przykład case'u klienta, dlatego że czują, że nie zrozumieją tego, więc po co mają wchodzić w techniczne aspekty. Na przykład pm tak mają, nie? Często, no, A, nie? W sumie, no to jest bardzo ciekawe. Ale dla mnie się... jest tylko kwestia nastawienia. Oczywiście, że to jest kwestia mhm. nastawienia. Ja Bo nie podej... mają kompetencji. Ale ja sam też podejrzewałem, że tak robiłem. Mhm. Mm, tylko, że. Patrz, mamy. Zależy, w którym jesteśmy w procesie. Jak jesteśmy w procesie handlowym i sobie słuchamy gdzieś tam tego klienta, to zauważyłem, yy, a robiłem dużo tajemniczych klientów, klientów, yy, sam aktywnie sprzedaję w ogóle, mhm. że jeżeli jesteś w stanie realnie interesować się biznesem klienta, to jesteś w stanie sprzedać wszystko. Mhm. Jeżeli jesteś w stanie realnie go słuchać i to, co powiedziałeś, takie wyłączanie się w momencie, w którym jest coś technicznego, a ty myślisz, a ja nie jestem techniczny, to mnie to nie interesuje, to ci udowadnia, że to nie jest ten moment, że to nie jest ten moment zrozumienia klienta, że powinieneś się zastanowić, czy naprawdę... To, co mówi do ciebie klient, i jest dla niego na tyle ważne, żeby ci o tym powiedzieć, a ty to zlewasz, że to nie sprawia, że on przestaje Ci ufać. Mhm. Bo mam, ja mam takie wrażenie, i na pewno ja też popełniałem ten błąd, bo podejrzewam, że każdemu się zdarza. Ale, ale to robi olbrzymią różnicę. Bo nawet jeżeli coś jest bardzo technicznego, to zawsze możesz dopytać. I ta osoba też będzie widzieć, że jesteś aktywnie, aktywnie słuchasz. I nawet jeżeli to jest jakieś nie wiem, rocket science, to i tak czegoś się możesz z tego nauczyć, nie? No bo te, te rzeczy, no w jakiejś tam przyszłości mogą ci dać, nie wiem, ktoś do ciebie przyjdzie z podobnej branży, albo ty będziesz chciał w coś wejść, albo coś w tym stylu. Dokładnie, no I... do prospektingu to jest po prostu tak, złoto, to tak jest platyna, ale, nie? No, ale myślę, że dużo ludzi, jakby olewa to, że mhm. tak jak mówisz, oni się skupiają. Ja jestem handlowcem, to ja nie będę wchodzić w szczegóły projektu. Zwłaszcza handlowcy, mam wrażenie. Przynajmniej, e, przynajmniej pewnie tak było, bo wydaje mi się, że jest chyba taki nurt, że handlowcy zaczynają e, być coraz bardziej techniczni. E, w ogóle takie, w, wydaje mi się, że w ogóle kompetencje jakby się rozszerzają na rynku. Dzisiaj w IT, moim zdaniem, to się trochę widzi. Rozmawiam z, z ludźmi z IT bardzo często i mówią mi o takiej tendencji, że, no kurde, dzisiaj jest. 500 programistów juniorów na jedno stanowisko, a czasem 1500. Midów okej okay, jest 200, 300, no ale to rośnie, tak? Rośnie wraz z seniority, więc my potrafimy zatrudnić seniora, który ma kompetencje designerskie, nie? co było niespotykane jeszcze, jeszcze dwa lata temu, bo się brzydzili tym, ale no dzisiaj to widać, tak? Wiesz, też myślę, że ostatni rok był bodźcem do tego, żeby trochę łaskawiej popatrzeć na całą branżę i na to, czego się możesz więcej nauczyć, czego, czym się jednak możesz zająć, a nie zająć. No, ja znam tak. przykłady, gdzie ktoś, nie wiem, zarabiał 30 koła miesięcznie i pensja mu spadła o ponad pół. To. A koszty życia zostały na wyższy, znaczy nie zostały. Urosły, bo mieliśmy inflację 20%. Plus są zapakowani często w leasingi kredyty po tak, korek to. w programie tak. Nie pamiętam z kim o tym rozmawiałem, ale z branży IT, jak mi opowiadał właśnie o chłopaku, który właśnie gdzieś tam bardzo szybko doszedł do jakichś fajniejszych pieniędzy i wziął sobie lambo w leasing. Rozumiesz to? Tak, roz w sensie nie rozumiem, ale znaczy... wiem, że są takie przypadki. Tak. Totalnie ja jak, abstrakcyjne ja jak myślenie. Słyszę o tym. Tak. To mi to po prostu mhm. Ja Pytam, no dobra, ale to jakby jak, po co? No. Jak on sobie to wyobrażał? Jakby jaka była jego strategia, no to winien on po prostu chciał mieć Lambo chciał i mieć Lambo, dokładnie. A że, a że był taki rok, że 2022 to dla tych, którzy nie wiedzą, to 2022 to był po prostu totalny wzrost, ale no wiem, że są firmy, które zatrudniały ponad 100 osób i ponad 100 osób zwolniłem w tym roku, więc jakby to jest. Ja mam kumpla, który zamknął pod koniec tamtego roku Software House, zajmował no. się grami. I wiesz, u niego to było tak, że jakby ktoś wyłączył prąd. Czyli no. oni pracowali dla klientów ze Stanów. Tam wtedy któryś z tych banków zbankrutował. Zaczęły być, problem... tak, zaczęły być problemy z płatnościami, bo im zablokowali środki. Oni się zaczęli wysypywać i ja mu po prostu wiesz, jak... normalnie jakby z dnia na dzień wyłączył prąd. Nie ma pieniędzy, nie ma, nie ma projektów. Tak. Tragedia. Tak. Podobno zaczyna się to powoli odmrażać w Stanach, i nie niektórzy, niektóry, niektórzy szacują, że w połowie przyszłego roku może się rzeczywiście trochę zmienić to w Polsce, jeżeli chodzi znowu o sanie na zatrudnienie i tak dalej. Jest wiele firm, które mają problemy. Tak, mówi się, że Dobra, nie ale, będę jest, też ale jest też dużo firm, które korzystają z tego, bo tak. mój kolega ma. Z gęstość e... talentu na rynku, jest Tak, ogromna, i nie? dzisiaj jest tak, że on ma firmę, która robi body leasing w e, takiej bardzo specyficznej technologii e, i on fajnie rośnie. No to body leasing w specyficznej technologii wierzę, że może rosnąć. Body leasing klasyczny w popularnych technologiach ma dzisiaj ciężko. No ma, no bo jest dużo specjalistów, mało pracy. Tak i zresztą firmy za, za, zaczęły obcinać, zaczęły zmieniać modele, już tak. software house'y stwierdziły, że tak jak w tamtym roku projekty y, na fixed price B totalnie nie, to w tym roku a jednak może będziemy mieli kilka takich, sytuacja, więc sytuacja, się wiesz, się zmieniła i trzeba się dopasować. Ten, który się nie dopasuje, hmm. tego już za rok nie będzie. Krótka wstawka. Jak wspominałem, sponsorem odcinka jest Simpliteka. Jak już wiesz, rozmawiam z przedsiębiorcami dużego kalibru i zaczynam być wyczulony na swoisty biznesowy bullshit. Pawłowi, który jest właścicielem SimpliTeki, jako pierwszemu udało się przekonać mnie do współpracy i zaufaliśmy sobie nawzajem. SimpliTeka to agencja marketingowo-branżowa, która ściąga ruch do twojego biznesu. Kojarzysz pewnie powtarzane przez wielu przedsiębiorców hasło, że tylko skupiając się na jednej rzeczy, możesz osiągnąć ponadprzeciętne wyniki. Paweł jest tego przykładem. Skupia się tylko na kilku branżach medycyna, kosmetologia, deweloperzy i choreka plus prawo oraz nastawia się na uszczelnienie procesu sprzedażowego, aby później wprowadzić tam duży ruch. To zawężenie i skupienie na prostych celach skutkuje tym, że od zera osiągną praktycznie monopol na ruch w sieci dla kilku klinik w Polsce, a na niektóre hasła wyprzedza portal znany lekarz. Jeśli prowadzisz biznes w którejś z tych branż lub działającej na podobnych mechanizmach, odezwij się do nich. W zamian, oprócz rozmowy, dostaniesz dostęp do rzeczywistych wyników, jakie udało im się osiągnąć z klientami. Przy okazji, może zobaczysz na realnych przykładach, jak plasujesz się wśród konkurencji. Mają dużo głębsze zrozumienie Twojej branży niż firmy skierowane do wszystkich. Link znajdziesz w opisie filmu Wracam Gadać. No bo y, takie są standardy na rynku. Jak wcześniej wiesz, cała branża. Była taka skupiona na tych zasadach współpracy, i nikt się nie wyłamywał, no to wszyscy szli razem, nie? Tak. A w tym momencie, kiedy zaczęły się, zaczęły się niektóre firmy wyłamywać, no to na rynku się zrobiło inaczej. No ale ja myślę, że takie oczyszczenie na tym rynku, ono jest potrzebne, bo jakby w perspektywie 10 lat dla ludzi, którzy robią te biznesy to nie będzie miało takiego dużego znaczenia, dlatego że po prostu teraz się oczyści, zarobili w tamtym roku mniej, w następnym roku zarobił więcej, czy przez najbliższe trzy lata zrobią więcej, ściągnął lepsze talenty. Dla nich w długiej perspektywie będzie to ok, natomiast też będzie to bardzo wartościowe dla tych programistów, że no niestety musieli się nauczyć, że nic wiecznie nie rośnie, że nie zawsze jest korekta i tak. myślę, że już będą dużo bardziej roztropni przy podejmowaniu kolejnych decyzji, Miejmy Szybko nadzieję się liczę na to, że tak będzie. Chociaż patrząc na to, jak ludzie brali kredyty we frankach do. i całą resztę i to się później dalej jakby wróciło do tego samego miejsca, pomimo tego, że było tra tragicznie. Ja tak? trochę nie wierzę w to, że masa uczy się pokory. Myślisz? <laughs> e, wiesz co? E... Poród jest bardzo takim y, podobno traumatycznym przeżyciem, ale y, po tygodniu już nie. I ilość hormonów wystrzelona. Y, Jesteśmy ludźmi. Ale mówisz i... o porodzie z perspektywy dziecka <grym> czy tak, kobiety? Poradzie, bo nie wiem. O porodzie, po... nie, no z perspektywy kobiety. A, to okay. Szybko się zapomina. To, to no samo. Tylko, dobra, tylko tam masz inno... Inaczej musi stary tak być, bo kobiety no... by nie chciały rodzić dzieci. No, jakby... no właśnie, to, to jest biologia, to ale, ale właśnie pytanie, czy, czy podobne zasady nie, nie rządzą tutaj? Chciwość tutaj rządzi, a chciwość jest najsilniejszym, moim zdaniem, motorem napędowym czegokolwiek. Nie, ja uważam, że strach jest mocniejszy. Tak? No. Myślę, że strach jest mocniejszy od chciwości. Okay. Jakbyśmy mieli porównać ze sobą te dwie rzeczy, na przykład jak masz marketing, to dużo lepiej jest często grać na stracie u klienta, że klient czegoś coś straci, niż że coś zyska. Bo Nie wiem, szczerze mówiąc. Tak. A, a, a Mówię ci. A to... hazard, a wiesz, a, a właśnie... W... A zobacz, dlaczego ludzie tracą pieniądze na hazardzie bo przegrywają pieniądze, nie chcą ich stracić, więc pod, podwajają stawki, tak, bo chcą tak, odzyskać. Tak, okay, bo więc to oni, grają na, oni grają na stracie. Okay. Nie? To nie jest tak, że ktoś no przyjdzie tak, i mówi, tak, o, chcę być tak, milionerem. Tak, jest... Nie no, stary, strach mhm. jest dużo, są badania w ogóle, mhm. które pokazują, że Poczucie straty jest chyba dwa razy mocniejsze, jakby bardziej emocjonalne mhm. niż zysku. Czyli jakbym ci powiedział, słuchaj, masz tutaj 50 zł. Znaczy, z tym się zgodzę, jako taki y, by-button o tym tak, mówisz, tak? Tak. Mhm. No, ale nie tylko, no to wiesz, to ci motywuje praktycznie do wszystkiego. Mhm. Większość ludzi. Y większość ludzi patrząc... Przy, przyjmijmy sobie Kościół, nie? Jak mhm. ludzie chodzą do Kościoła, to mało kto nie robi złych rzeczy, dlatego że, że jak będzie je robić, to nie pójdzie do nieba, tylko dlatego, że pójdzie do piekła, a piekło jest czymś złym. Więc jakby ta motywacja do piekłem tak. jest cały czas taka w szkole. Tak samo ludzie nie, u, uczą się na sprawdziany nie dlatego, żeby dostać piątkę, tylko dlatego, żeby nie dostać jedynkę. Nie? Więc jakby ogólnie ta motywacja strachem jest yy, mocniejsza. I yy, owszem, są ludzie, którzy potrafią się motywować chciwością, i chcą mieć więcej. Oczywiście nie ma w tym nic złego, natomiast no, w większości przypadków. Jest, nie jest znaczy ch Chciwość jest dobra w momencie, w którym grasz w grę, w która nie jest grą o sumie zerowej. W której mhm. to nie jest poker, że ktoś musi przegrać, żeby ktoś inny mógł wygrać. No bo biznes nie jest taki. Możemy, razem, na, możemy być z konkurencji, możemy ze sobą współpracować i w, razem się budować nawzajem. Ale chciwość jest zła w momencie, w którym właśnie grasz w pokera, czyli, jakby Twoje zwycięstwo oznacza czyjąś przegraną. Mhm. Jeżeli wchodzisz w takie układy, no to ta chciwość jest no, niszcząca, destruktywna, co nie? No tak. Z tym, że w ogólnym rozrachunku ja się zgodzę z tym, że rośnięcie razem z konkurencją i niby w takich przeciwstawnych siłach jest OK. Z tym, że. W pewnym momencie dochodzimy do miejsca, w którym rzeczywiście no, ty musisz zyskać pewnie więcej, żeby... Um... No ale masz najlepszy Chociaż przykład. Może, masz Samsunga nie, no, i Apple, tak? nie? Mhm. Dwie firmy, które są na mhm. rynku smartfonów, bardzo mocno konkurują. Jak myślisz, kto produkuje ekrany do iPhone'ów? Mm, tak? Samsunga Samsung, Tak, mhm. Samsung produkuje mhm. dla nich ekrany, więc jakby wiesz... A. Znaczy, tutaj, tutaj trochę się nie dziwię, tak? Yy, bo prawdopodobnie się to po prostu opłaca wszystkim, tak? To ciekawy przykład. Nie pamiętam, chyba Gillette tak miał yy, właśnie z Wilkinsonem, że chodziło o to, że Gillette musiał wprowadzić jednorazówki, maszynki, których nie mm -hmm. chciał chyba wprowadzać, po to, żeby yy, nawet na stracie, po to, żeby ich główny produkt yy, mógł. Yy, Zagarnąć jakoś więcej. Tam była jakaś taka strasznie zawiła zależność. Mhm. Chodziło o to, że oni nie chcieli wchodzić w pewną branżę, no ale że rynek się po prostu w jakiś sposób tak ułożył, musieli to zrobić, bo po prostu na głównym produkcie też mieliby jakiś tam spadek. Nie pamiętam, ale było to w jakiejś Jest książce. Fajny opisane. case, który zarówno potwierdzi to, co mówimy, i zaprzeczy. Mhm. Na początku potwierdzę. W momencie, w którym z Coca-Coli odeszły, Dwie bardzo kluczowe osoby, i chciały, poszły do Pepsi, żeby sprzedać im recepturę Coca-Coli. To pierwsze, co Pepsi zrobiło, to zadzwoniło na policję i ich zgarnęli. Super. Druga, to jest spoko. Druga sprawa. Było coś takiego jak Cola Crystal. To była przejrzysta cola, Czyli smak Coca-Coli, ale napój był przejrzysty. I to było chyba na rynku albo w Stanach, albo w Azji. I Pepsi. Czy, kurczę, nie pamiętam, czy Pepsi było pierwsze, czy cola była pierwsza. Mhm. Nieważne w tej historii. E, I ta druga firma wiedziała, że się spóźniła, że, że, że powiedzmy, że cola była pierwsza, mhm. że cola zdominowała ten rynek, więc zrobiła beznadziejny produkt, który był niedobry, ale żeby był w tej samej grupie, w tej samej kategorii, to zrobili go też tańszego, żeby ludzie kupowali pie jako pierwszy napój mhm. przeźroczysty o smaku coli, właśnie ten drugi tańszy, który był niedobry przez to żeby zniszczyć tą um, jakby tą świadomość tej marki tego drugiego napoju, że w, o wszystkie wow, takie napoje super, są okay, złe, ekstra. więc o, jakby to jest to... kilka hejsów takich, agresywna strategia, no ale tak no to jest, no biznes, ale tak samo tak? jak masz nie wiem Burger Kinga i McDonalda w Polsce w Europie w ogóle tego nie widać, no bo w Polsce to nie ma tej walki, ale w Stanach przecież oni i kampanie, które jakby najeżdżają na siebie, same siebie napędzają. Mm -hmm. Że masz tutaj o tym, no, Ogólnie burger... ciasto się zwiększa, tak? Więc o to w tym chodzi. Tak. To, nie? Dobra strategia, zła strategia. Książka polecam. Tam właśnie autor mówi o tym, że strategia no, musi jednak działać niszcząco na konkurencję, w sensie, no, mu, musisz wygrać, tak, ten mecz i ona musi być agresywna w, w pewnym stopniu, e, trochę jak e, taktyki wojenne, tak. Właśnie ja bardzo nie lubię mm -hmm. tego, jak ktoś porównuje biznes do wojny, mm -hmm. bo nie da się tego wygrać, nie możesz wygrać biznes, nagle pewnego dnia wstaniesz tak. rano i mówisz, wygrałem biznes, nie, nie ma czegoś takiego. Zgadzam się, że to jest infinite Raczej, raczej mm -hmm. tak, raczej bym powiedział, że to jest gra, po mm -hmm. prostu biznes jest grą, ona to jest y, ta książka, gry skończone, gry nieskończone. Yy, tak, jest tak. taki. Simon Sinek, tak? Tak, tak, mhm. tak. I tam właśnie jest to tak. fajnie nowa, opisane, nowa że my wchodzimy na rynek, wchodzimy do gry, która już była przed nami i wyjdziemy z tej gry, a ona będzie hmm. ta gra dalej po nas, więc, jakby to patrzenie na, w ten, z tej perspektywy na biznes też bardzo dużo daje, no bo wiemy, że my jesteśmy tylko na chwilę. Tak, i spotkałem się z tym. Widzę, że praktycznie większość przedsiębiorców osiągających sukcesy rzeczywiście postrzega biznes jako grę jako dosłownie grę strategiczną jakąkolwiek. Tak. Tak? I, I to się sprawdza. Czy znaczy, wiesz, jest kwestia taka, że mm, z tym wygrywaniem z konkurencją ja rozumiem. Um, ja rozumiem, że ludzie lubią mieć. Yy, Chcą wygrywać i chcą, żeby oni wygrali, no to ktoś inny musi przegrać. W zasadzie oni muszą być pierwsi, ktoś będzie drugi. Mhm. I, I to jest fajne, motywujące. Konkurowanie, ja uwielbiam konkurować, rywalizacja jest dla mnie super. Natomiast też trzeba patrzeć na to z takiej ludzkiej perspektywy, bo gra na wyniszczenie niszczy obydwu graczy. I tak. to nie jest nic dobrego. 100% się zgadzam. Chodzi... Masz, nie wiem, Allegro, wchodzisz na Allegro i, nie wiem, ty sprzedajesz coś za X, a ktoś myśli, dobra, no to ja dowalę i będę sprzedawać za pół X. To ani jeden, ani drugi nie zyskuje. Tak. Znaczy zyskuje trzeci, bo zyskuje klient, bo kupuje coś ta poniżej kosztów. Oczywiście. Nie? Tak, i po prostu cały rynek poprzeczka się obniża tak. i, i, i zaczyna działać mikromarża. Też się z tym zgadzam. Bardziej chodziło mi o to, że ta strategia musi być agresywna. E to porównanie do wojny może jest złe, ale tam jest też sporo nawiązań do taktyk wojennych ogólnie, gdzie określają dobrą i złą strategię, też mm -hmm. taktyk wojennych, stąd, stąd to porównanie. Ale Bardziej chodziło mi o to, że o tą rywalizację, nie? bo rzeczywiście jest coś takiego jak taka satysfakcja, że usiądziesz sobie w swoim zaciszu, opracujecie sobie swoją strategię, będziecie ją wdrażać przez 2-3 lata i nagle po 3 czy 5 latach okaże się, kurde, mieliśmy rację, dobrze obstawiliśmy, konsekwentnie zrealizowaliśmy tą strategię, zagarnęliśmy część rynku. Konkurent się nie połapał, więc jest super. Tak czy siak możemy sobie pionę przybić, no ale to jest biznes. Kto jest lepszy, lepszy wygrywa, jeżeli chodzi o taką bezpośrednią konkurencję. No bo wiesz, są rynki, które. Możesz działać w ten sposób, i to jest ok. Natomiast to klient jest, um, decyduje kto wygrał. Tak, Rację oczywiście. Rację ma ten, który ma wyniki. Tak. I w momencie, w którym ty twoja wdrażasz tą strategię i widzisz wyniki, no to jest super, ale chodzi mi chodziło bardziej o to, żeby nie grać właśnie na wyniszczenie, że wiesz, w momencie, w którym ty mówisz, e, żebym ja miał więcej klientów, to muszę zniszczyć mojego konkurenta A, i, i wchodzisz na zasadzie, nie wiem, wysyłania donosów na niego nie, albo robienia jakichś tak. tam innych rzeczy, to jest bezsensowne, bo to wyniszcza obydwu graczy, ale taka konkurencja na zasadzie, My udoskonalimy tak produkt, że klienci tak, powiedzą, że tego drugiego nie mówię. chcemy, to to jest petarda dokładnie. Nie? To to jest w ogóle mhm. ja mam olbrzymią satysfakcję z tego, kiedy tak robię. Bo jak e, inaczej, dużym błędem olbrzymiej ilości firm, jest to krótka wstawka. Jak widzisz, nic nie sprzedaje w moich treściach, a zapraszam już moim zdaniem, niesamowitych gości, co nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego mam do ciebie prośbę która, jeśli kanał Ci się podoba, pomoże również Tobie. Widzę, że bardzo mały procent oglądających subskrybuje te treści. A to kluczowe, żebym mógł zapraszać do rozmowy najlepszych gości ze swojej ligi. Dlatego, jeśli czujesz, że te materiały są treściwe i chciałbyś, żeby były jeszcze lepsze w przyszłości, zasubskrybuj, gdziekolwiek tego słuchasz. A ja obiecuję Ci, że w zamian za Twoje zaufanie Dam z siebie wszystko i dostarczę tyle wartości dla ciebie, ile będę w stanie. Dzięki za twój czas, kłaniam się, wracam gadać. To, że nie zdają sobie sprawy, co ich konkurencja robi. Na zasadzie mhm. starają się, nie wiem, zamykać oczy, nie robią u nich tajemniczego klienta, nie sprawdzają, czym oni mhm. się zajmują, w czym są lepsi, w czym, właśnie to jest najważniejsze, w czym są od nich lepsi. Czyli na przykład ja bardzo często sprawdzam, w czym inne agencje mogą być od nas lepsze i to sobie weryfikuję, bo wtedy wiem, co klient dostaje. Na mhm. zasadzie jak konkuruje z kimś, to znaczy, że ktoś ma dwie oferty, ode mnie i od konkurencji. I teraz to jest, to jest moment konkurowania, nie moment taki, że ktoś dostaje moją ofertę i tyle, wtedy ja z nikim nie konkuruję, albo nie wiem, mi się wydaje, że konkuruję z firmą X, a klient porównuje moją ofertę z ofertą Y. To to, co ja wymyśliłem w porównaniu do oferty X, nie ma znaczenia, bo Y jest zupełnie inny i trzeba być tego świadomym. I teraz w momencie, w którym ktoś mówi o konkurowaniu, to musi wiedzieć z kim i czym konkuruje i co jest najważniejsze dla klienta, a nie dla niego. Bo ktoś, to jest w ogóle case marketingowy najlepszy. Wchodzisz na większość stron internetowych w Polsce i wejdziesz tam i zobaczysz, jesteśmy 25 lat na rynku, mamy taki, taki park maszyn, tyle i tyle ym, powierzchni magazynowych i coś, tam, wypiliśmy tyle i tyle kaw, co nie? I wchodzisz tam z perspektywy klienta, patrzysz na to i mówisz, no ale co mnie to interesuje? Ja chcę kupić meble, co nie? Mnie interesują meble, nie interesuje mnie Wasz park maszynowy, czy to, ile macie tysięcy metrów kwadratowych yy, hali. Ja chcę po prostu, żebyście wyprodukowali i przywieźli i zamontowali mi na przykład meble. No chcę wiedzieć, jest... czy będą gładziutkie. Tak, na przykład. Albo czy yy, <gulanie> macie taki czy taki kolor, bo to jest z perspektywy mnie klienta ważne. I tak. śmieszne jest to, że można się odnieść. Nasz park maszynowy jest tak skonstruowany, że mamy najbardziej gładkie fronty. Oczywiście, albo najbardziej ja, ja, chropowate. Ja, ja się nie wiem, dlaczego jest ja to było zawsze o tych meblach. Bo ja ci oglądałem te twoje filmiki meblowe. I tako teraz dopiero sobie szczeiłem, że ty jesteś z tej branży. Znowu trochę. sobie przypomniałem. A, trochę, 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 trochę. Ja tam robiłem, robiłem research. No ale u ciebie na przykład jest taki filmik na e, głównej stronie, albo mhm. gdzieś na jakimś landingu, właśnie gdzie opowiadasz o tym. Jeszcze chyba z 2019-2018, tak, coś tak, takiego, tak. bo tam na tablicy jest napisane. Mhm. E, I tam było super. Ale ja bym tam, bo tam jest coś takiego, że ty mówisz na początku o was, a później mówisz o korzyściach dla klienta. I jakbyś to odwrócił, to byłoby petarda. Bo zazwyczaj, wiesz, jak to się kończy, ktoś nagrywa filmik i pucuje się z firmą. Jesteśmy, wiesz, jeszcze z tym lektorem takim, jesteśmy najlepszą firmą, dynamicznie rozwijamy się, jesteśmy innowacyjni i koniec. A klienci mają to w dupie. I właśnie wracając do tego tematu konkurowania, to to jest niesamowite, ciekawe, właśnie, niesamowicie ciekawe, że ci ludzie właśnie nie wiedzą, co to znaczy konkurować. Aspirować, a konkurować to są dwie zupełnie różne rzeczy. Też bardzo fajną rzecz powiedzieć, która to smutne, ale prawdziwe. Nie wiem, ile jest promil, jaki jest promil przedsiębiorców, którzy potrafią powiedzieć, że mają strategię na najbliższe 5 lat i potrafią ją wdrażać. Ostatnio miałem taki case, że byłem w pewnej firmie. Był dział marketingu. Kilka osób tam pracowało na full time. I oni tak sobie działali od lat na spontanie. I mhm. ja mówię, no dobra, jak macie strategię, oni mamy taką strategię. Ja tak patrzę na nią? No, słaba była ta strategia. To znaczy, ja bym tego w ogóle strategii nie nazwał. Właśnie, mówię, a, to, strategia. a co z tego zdrożyliście? Nie mamy zasobów. Wy co wy tu robicie? Jakby nie macie strategii, co? Mhm. Jak to działa? No nie, no, jest tyle bieżącej pracy. Ale bieżącej jak? Mhm. Skąd wiecie, że idziecie w dobrym kierunku? Na zasadzie. Skąd wiecie, że ta praca, którą dzisiaj wykonujecie będzie miała jakiekolwiek przełożenie w przyszłości na rozwój firmy? No nie wiemy, no wiesz, to jest ten typowy case, tak, jest tyle pracy, że nie ma mhm. czasu nałożyć na tej tak. Mi to rozwala głowę i e, serio... Co, co, co byś doradził w takim momencie? Zwolnić dział marketingu. Mhm. To znaczy właśnie, czekałem na to, aż to powiesz, bo to się wydaje oczywiste, nie? Zatrudnić wtedy jedną osobę, która sobie zacznie myśleć w ogóle o, na dużych klockach. Tak? Wiesz co? Mhm. Ja uważam, że czasy. A to mówimy o dużej firmie, to nie była firma, mhm. która tam robi, nie wiem, 10, 15 baniek, tylko to była bardzo duża firma. Mhm. E, myślę, że trudne czasy, które są teraz na wielu, na wielu rynkach, sprawiają, że Zarządy tych firm zaczynają rzeczywiście sprawdzać, kto czym się zajmuje i na co oni wydają realnie pieniądze. Jeżeli jesteś szefem i nie jesteś w stanie powiedzieć, jaką wartość przyniósł ci marketing, w zasadzie ile zarobiłeś na swoich działaniach marketingowych, nie masz tego w jakimś prostym role. raporcie, tak, mhm. to, nie, nie, to, to nie działa. To powinien zmienić ten y, dział i powinieneś z kimś porozmawiać, kto ci zrobi audyt i powie, czy to w ogóle czy to, co robiłeś przez ostatnie lata ma jakikolwiek sens. Niestety rozmawiam z wieloma osobami, które mają wpisane szef marketingu i są to osoby, które są w ogóle nieszanowane w firmach. W mhm. zasadzie wszyscy olewają te osoby, nie chcą, jakby nie czują wartości w ich pracy, bo to są osoby, które zamawiają, nie wiem, smycze do firmy. Mhm. I wiesz, później dostajesz taką CV-kę, widzisz, że ktoś, nie wiem, był head of marketing przez trzy lata, a jego jedyne doświadczenie to jest to, że wie, gdzie notesy za, mhm. zamówić. No bo jakby ta praca marketera jest tak, tak spłycana. I to jest bardzo złe. I myślę, że. te, Ja szukam zawsze pozytywów w tym, co się dzieje. I uważam, że to, że teraz jest trudniej. To jest dobrze. Z tego powodu, że rzeczywiście jest takie oczyszczenie, ludzie tak zaczynają patrzeć na te swoje firmy troszeczkę inaczej. Bo wie, że jak kasa leci cały czas, są zlecenia mhm. i wszystko. To często takie rzeczy właśnie jak marketing czy coś w stylu, zostawia się tam na drugi plan. Coś tam jest robione, coś tam się świeci, coś tam, coś tam jest. Natomiast w momencie, w którym są trudniejsze czasy i trzeba o tego klienta trochę bardziej powalczyć na tym rynku. No to zaczynają sprawdzać rzeczywiście, jak to wygląda, co tam było robione. I to jest ten moment, w którym rasowi przedsiębiorcy zaczynają szukać rozwiązań, no i trafiają na odpowiednich ludzi, którzy rzeczywiście im mówią, że stary marketing to nie jest wybieranie kolorków, tylko marketing to jest um, robienie lejków, opamiarowanie lejków i dowożenie wyników sprzedażowych. Czy to w postaci lidów dla działu handlowego, czy też w postaci sprzedaży na e-commerce, czy też w jakikolwiek inny sposób, który Aha. sobie wymyślimy. Ale to musi być wszystko jasne, klarowne i opomiarowane w jasny sposób. A nie na zasadzie, że ktoś ci mówi, że Twoja strona była wyświetlona 5000 tysięcy razy. Jakie to mhm. ma znaczenie z Twojej perspektywy? Od mhm. wyświetlenia strony do płacącego klienta jest tak długa droga i tyle rzeczy może wyjść po drodze nie tak, że to jest w ogóle bezsensowne dane, bezsensowne dane na które nie powinniśmy jako przedsiębiorcy w ogóle zwracać uwagi. Mhm. Jeżeli patrzymy tylko na to. Oczywiście, jeżeli mamy cały lejek ułożony, no to tam warto wtedy wiedzieć, co się dzieje na samej górze i poniżej. Bardzo mi się podobało w jednym wystąpieniu to, co powiedziałeś, bo dzisiaj ludzie. Dzisiaj już od długiego czasu y, ludzie mówią, że marketing i sprzedaż powinny współpracować. Marketing i sprzedaż powinny być prawie jednym działem, a ty jasno mówisz, i powiedziałeś, bardzo mi się to spodobało, że marketing to sprzedaż. No, ogólnie to, ja, ja często jak ktoś mówi, że właśnie marketing i sprzedaż powinny ze sobą współpracować, to ja się pytam zawsze, gdzie się zaczyna marketing, a gdzie się, gdzie, się zaczyna, gdzie się zaczyna marketing, gdzie się kończy marketing, gdzie się zaczyna sprzedaż i gdzie się kończy sprzedaż. No to sprzedażą, gdzie się kończy jest proste, jest deal, mhm. ale gdzie jest ta różnica końca marketingu i rozpoczęcia sprzedaży? Mhm. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o definicję, da się to określić, ale to jest tak płynne, to tak samo jak wszyscy myślą, że prospecting to jest część sprzedaży. Niby tak, no ale to tak samo jak marketing jest częścią sprzedaży, Y... A właśnie ja uważam, mhm. że marketing to jest większa grupa niż, niż sprzedaż. Jakbyś miał sobie zbiór zrobić, to że marketing jest większym zbiorem niż sprzedaż, że sprzedaż jest w zbiorze marketingu. Mhm. Czyli wiesz, jak sobie to wyobrazisz, to masz marketing i w marketingu w środku jest, jest sprzedaż i ona jest mniejsza. Mhm. A nie myślisz, że ona ok, ona się tam zazębia, ale wychodzi jednak ponad to, no bo w nie. pewnym momencie. Z tym, w tym momencie, kiedy masz mhm. automatyzację, to nie. No a, bo to, to się stanie... zgadzam, Tak, to, że to zależy prawdopodobnie Cały od proces. procesu. Mhm. Ale też, jeżeli jesteś handlowcem, to ty też musisz zwracać uwagę na to, jak firma jest odbierana. No bo to, w jaki sposób ty rozmawiasz z klientem, co mu wysyłasz w mailu, jak te maile wyglądają, to tak, też jest forma to, tak. marketingu. Zgadzam się Dlatego, u, z Do Dlatego wiesz. W firmie nawet osoba sprzątająca powinna robić marketing. Tak, ale to zdanie. też w jakiejś książce mhm. chyba było o tym, tak. że osoba, która sprząta, musi wiedzieć, czym się firma zajmie i w czym jest mhm. najlepsza. Mhm. No i wiesz, tylko że u nas takiego podejścia nie ma, z tego powodu. O którym rozmawialiśmy wcześniej, czyli wyłączania się w momencie, w którym ktoś mówi rzeczy, które są po, teoretycznie niezwiązane z twoją profesją. Mhm. Bo się miał nie, nie, to jest techniczne, to, to, to nie będę o tym słuchać, a. I to jest właśnie skutek tego, że, że, że tak się dzieje. Tak, i dochodzimy powoli do kultury firmy. I teraz tak, żeby to poukładać, bo ja mam w głowie pewien. No, dobrze, że masz. Mam, mam. To... Musi strategia, strategia zawsze musi być. Na, na, początku, na początku była pewna eksperymentalnie dwie formy. E, wyszło, e, pierwsza... czy nie wyszło? Wysz, wyszło całkiem nieźle. A, to okay. e... Pierwsza to była właśnie rozmowa zakulisowa, drugie to była rozmowa, bo ja eksperymentuję. Nie wiem, co jest lepsze. Nie wiem, czego ludzie będą chcieli. Napiszcie w komentarzu. O, tak, napiszcie w komentarzu cokolwiek w sumie, napiszcie dla zasięgu. Nie, nie cokolwiek. Napiszcie to wolicie. No. Wartościowe komentarze są super. Tak? No, oczywiście, że tak. No, zawsze można dostać komentarz na zasadzie uśmiech. Ale jak ktoś to eee, Znaczy, na tym etapie, wiesz co, dla mnie każdy komentarz jest okej, okay, ale tak, wartościowe są. wiem, w ogóle... dlatego ci ostatnio nawet pod, ro, na rol, pod rolką napisałem <laughs> widziałeś, komentarz. Widziałeś. <laughs> I odpisałeś. Nawet. No, odpisałem po minucie, bo stwierdziłem, tak. dobra, to, to lecimy. Ja, ja cię no ja ci chyba tylko Nie pociągnąłem no, tematu. Niestety, niestety, no nic, odbijamy na, na, na innych akcjach rolkowych. <laughs> na spokojnie. Yy, więc tak, yy, chciałbym przejść trochę do tematu yy, Waszego marketingu yy, mm -hmm. yy, i mam, mam na to pewien pomysł, jak do tego przejść, bo ja mam wrażenie, że yy, Ty masz takie podejście, że macie. Prawdopodobnie większość rzeczy w firmie jest sprocesowane. Mm. Jeszcze do tego będę chciał dojść. Kto te procesy robił, jak one ewoluują i tak dalej, jak one są stałe, zmienne i, i kto przede wszystkim, bo to, to mnie chyba najbardziej interesuje. Ale na starcie. Chciałbym wiedzieć, jaką ty masz strategię marketingową. Jesteście firmą marketingową. Tak uchylę trochę rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o w ogóle o inicjację naszego kontaktu, on był z waszej, z waszej strony, bardzo, bardzo ogólnie mnie to cieszy i, i f, f, super finalnie wyszło, ale mam wrażenie, że wy macie nawet ten element bardzo mocno sprocesowany. Zgaduję. Nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy nie za dużo kart tutaj chcę odsłonić, ale zgaduję, że macie taki plan, żeby złapać raczej szerzej długi ogon, właśnie ten podcastowy. I to jest dla mnie mega ważne, co teraz powiesz, bo chcę wiedzieć, czy Twoim zdaniem, nawet w takim podcaście jak ten, który na razie jest po prostu, no. Moim pokoleniem. Zro zrobimy, zrobimy 10 tysięcy wyświetleń na pewno. I zostawcie 10 tysięcy łapek w górę pod tym filmem. To wtedy zrobimy porównanie, kto ma większy biceps. Nie? Tak, świruje albo jakiś tam McDonald's. E, czy. Tak. E, ale e, pytanie, czy Twoim zdaniem właśnie pojawienie się, na przykład zgaduję, na 20 e, mniejszych podcastach jest też wartościowe właśnie dla Ciebie, jeżeli chodzi o marketing. E, Mam pewne hipotezy na ten temat, tak? Jakbyś znaczy, mógł rozwinąć ten temat. To jak skończę, to powiedz, czy się potwierdziły. Jeżeli chodzi o naszą strategię, to na razie mamy mocę y, do tego, żeby pozyskiwać nowych klientów, a raczej rozpoczynać współpracę w taki sposób, że rozpoczynamy tylko z czterema klientami w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca. Y, chcemy to zwiększyć do sześciu. Ale to jest bardzo obciążające, dlatego że rozpoczęcie współpracy jest najtrudniejsze. Tam jest najwięcej danych, trzeba poznać klienta, bardzo mocno się w to zaangażować. Więc my nie potrzebujemy nie wiadomo jak dużej ilości. My mieliśmy kiedyś lejek oparty o generowanie lidów. Jakby skutkiem lejka, lejka było generowanie lidów. Doszliśmy do takiego miejsca, że płaciliśmy za lida 24 zł, chyba, i tych lidów wpadało od groma. Mieliśmy wtedy dział handlowy, handlowcy dzwonili, nie sprzedawali, raz lepiej, raz gorzej. Później, w momencie, w którym opracowaliśmy ten nasz produkt Rockflow czyli takie rzeczywiście holistyczne podejście do, do tematu marketingu w taki sposób, że jest przestrzeń na to, żeby Cię poznać, poznać Twój produkt, sprawdzić Twoją konkurencję i dopiero na tej podstawie podejmować jakiekolwiek decyzje bo niestety, niestety w większości agencji, i u nas też tak wcześniej było, E, opieraliśmy się tylko i wyłącznie na tym, co mówił klient, czyli wysyłał nam briefa i my na podstawie tego briefa budowaliśmy mu marketing, a tego się nie da tak zrobić, bo czasem brief jest po prostu wypełniany w taki sposób e, niezbyt chętny. Po prostu klient chce poznać cenę. Dostaje briefa, wypełnia briefa, chce poznać cenę. Mm. A w momencie, w którym nie masz w procesie przestrzeni na to, żeby tego klienta sprawdzić, żeby schallendżować to, co on mówił, czy to jest prawda, czy to jest po prostu konkurs, konkurs piękności jego firmy. Bo niestety, ale często klienci, w momencie, w którym przychodzą do agencji, to robią konkurs piękności i opowiadają ślicznie o tym, jak ta firma jest super i mega. Nie ma tej przestrzeni w tych nie ma w procesie przestrzeni, żeby tego klienta rzeczywiście strendżować, i zobaczyć, czy to, co on mówi, jest prawdą. I czy jego. Jakby dane na temat swojej firmy są właściwe, bo często jest tak, że nie są. Um, dlaczego o tym wspominasz? Często czy przeważnie? Zdziwiłby się, jak mało jest firm, które są samoświadome i świadome branży, w której działają. I często założenia, na przykład, ja często zadaję takie pytanie: dlaczego ludzie od Ciebie kupują? Dlaczego klienci kupują od Ciebie, a nie od konkurencji? I. Wydaje się, że to jest podstawowe pytanie, na które każdy przedsiębiorca powinien znać odpowiedź, i tak wcale nie jest. Oni mają z tym olbrzymi problem, i to jest moment, w którym zaczynają się zastanawiać, bo najgorsze w tym jest to, że. A skąd nikt... to wiedzieć? No właśnie, skąd to wiedzieć, ale też wiesz, wiesz, co jest najgorsze, że inne agencje tego o to nie pytają. Oni pytają, dobra, to chcecie co? Google Adsy czy Facebook Adsy? Czy chcecie nową stronę internetową? I wiesz, klient mówi. Oni to robią, a później się dziwią, że nie ma wyników. Więc ja wspominam o tym, o tym Rockstar, dlatego, że bez UVP, bez wypracowanego tego, co cię wyróżnia na rynku, nie ma sensu iść dalej w strategię, w robienie jakichś tam lejków marketingowych i w ogóle, bo jeżeli nie masz tego wyróżnika, to ty nie wiesz, co masz komunikować. I ja bardzo mocno się sfokusowałem na robieniu UVP, na tym, żeby, był, żeby się wyróżniać, żeby być innym. I zobaczyłem, że, wiesz, ja lubię gadać. Dla mnie przyjechanie do ciebie i rozmowa to jest coś przyjemnego. Wiem, że jest dużo ludzi, którzy się takimi rzeczami stresują. Ja do tej grupy nie należę i po prostu wykorzystuję te zasoby, które mam. A w momencie, w którym wpiszesz Krystian Ficek w YouTube, w tym momencie to zobaczysz tam, nie wiem, już 10 podcastów chyba jeszcze są, będą publikowane teraz. Nasz poprzednik. Cały odcinek. czas się nagrywają, nie? I cały czas się nagrywają, wiesz. Mam na to taką strategię, żeby po prostu w momencie, w którym ktoś robi research, to żeby mógł, mógł mnie poznać bez spotkania ze mną. Czyli ja staram okay. się zrobić to w taki sposób asynchroniczny, żeby nie musiał, żeby nie musiał być na setce mhm. coli, żeby ludzie wiedzieli, jakie, jaką ja mam ideologię, w jaki sposób podchodzę do tematu marketingu. A wydaje mi się, że przez pryzmat tych lat, w których które siedzę w marketingu i ludzi, których poznałem, to jest to inne podejście niż mogą usłyszeć od, nie wiem, handlowca z bardzo popularnej agencji, która ich próbuje naciągnąć na 800 zł miesięcznie na SEO, które nic im nie da. Mhm. I to jest dla mnie ważne. Do tego w tym momencie te materiały są gromadzone, robimy z tego shorty i one będą, te shorty będą pełnić górę lejka, które są nie do powtórzenia. Konkurencja nie będzie miała takiej góry lejka, dlatego, że po pierwsze mało kto chodzi na podcasty, po drugie mało kto no, nie jest mną, no nie będzie tam. Ma inną charyzmę, trafia do zupełnie innej, innej grupy i chce, żeby to nas mocno wyróżniało. Wiesz, w momencie, w którym masz perspektywę pozyskiwania 4-6 klientów y, miesięcznie, to nie jest perspektywa, to nie jest coś strasznego, wiesz, jakbyśmy rozmawiali o nie wiem, w prowadzeniu social mediów, gdzie się sprzedawało pakiety za 1000 zł miesięcznie, to mogłeś naczaskać 20 sprzedaży w ciągu miesiąca mhm. i jakby tam się szło na wynik ilościowy. My jesteśmy w 100% teraz nastawieni na jakość. Bardziej odmawiamy klientom. Którzy po prostu, no to jest ta strategia tego chirurga amerykańskiego, czyli no nie bierzesz trupa na, na mhm. stół. I to nie chodzi o to, że trupa na zasadzie firmy, która za spadnie, tylko chodzi o to, że nie bierzesz przypadku, którego nie w w którym nie jesteś w stanie pomóc. Jeżeli twoja. Mhm. Jeżeli widzimy, że klient ma inny mindset, no to wolibyśmy powiedzieć, słuchaj, idź do konkurencji, bo będzie nas kosztowało dużo mniej czasu, zaangażowania i pieniędzy niż w momencie, w którym byśmy powiedzieli, dobra, dobra, jakoś to będzie, podpiszmy umowę i później zobaczymy, bo niestety, ale mieliśmy taką strategię ileś lat temu i to, jest, to zawsze się odbija czkawką, zawsze to jest coś, co sprawia, że wrzucasz, wchodzisz w problemy, w których nie potrzebujesz, a sam sobie generujesz te problemy, bo po prostu sprzedajesz komuś, komu nie powinieneś sprzedać. Mhm. I to jest mega istotne, żeby zrozumieć, że żeby usunąć skutki, to najlepiej usunąć przyczynę, a nie skupiać się na skutku. Bo co z tego, że nie wiem wprowadzisz super idealny sposób reklamacji u ciebie w firmie? Jak dalej będziesz musiał je robić, lepiej usunąć przyczynę reklamacji, czyli na przykład dobrać profil odpowiedniego klienta, z którym chcesz współpracować, który czuje wartość w tym, co robisz i w to, w jaki sposób to robisz, i tylko z nim współpracować. Tak to, tak ułożyć strukturę, tak ułożyć jakby współpracę, żeby to się opłacało, żeby nie trzeba było mieć setek klientów, tylko wystarczyło, nie wiem, 30, 40, 50 i w ten sposób się rozwijać. Bo my dzisiaj mamy znacznie mniej klientów, niż mieliśmy, nie wiem, 3-4 lata temu. Pod względem mhm. ilości, ale pod względem wartości, to są dużo bardziej kaloryczne firmy, z mhm. którymi robimy fajne rzeczy i fajnie się rozwijamy. Super. Fajne jest to, że właśnie tak mocno klasyfikujecie klientów i nie dopuszczacie tych, którzy mogliby wam. Jakby trochę zrobić zaburzyć, krzyzdę. zrobić krzywdę. Oczywiście, znaczy, nie, nie hmm? mogę powiedzieć, że do końca tak jest, bo zawsze są jakieś fakapy. I Oczywiście. ja jestem ostatnią osobą, która powie, że jest krystalicznie czysta i że wszystkie projekty wychodzą. Nie, są projekty, które nie wychodzą i zdarzają się. Mhm. Natomiast warto wyciągać za każdym razem wnioski. To jest case, y dlaczego latanie samolotem jest tak bezpieczne? Mhm. Dlatego, że po każdej katastrofie. Retrospekcja. Tak, re mhm. retrospekcja, sprawdzanie, co nie wyszło, poprawienie. Wiesz, w momencie, w którym masz... Malże jeszcze tutaj wtrącę, jeżeli chodzi o te samoloty. Po, praktycznie po katastrofie, z tego co widziałem na kilku dokumentach, rozkładają samolot na do, co do śrubki, tak. na części pierwsze w laboratoryjnych warunkach, aż nie znajdą wszystkich elementów, tak. które zawiniły. Stary, oni no. potrafią wskazać, że nakrętka tak. pękła gdzieś tam, gdzieś tam tak. coś tam. I zmieniają procedurę tak. robienia tych I, nakrętek. I no. dlatego jest mhm. tak mało katastrof lotniczych, a tak dużo katastrof samochodowych, bo wiesz, jak samolot, zanim samolot wystartuje, to jest masa ludzi, którzy go sprawdza, czy wszystko jest okej, okay. A kiedy ostatnio, jak wsiadałeś do samochodu, sprawdziłeś, czy masz ciśnienie w oponach? Tak, nie? albo. Czy świecą ci się z światła z stopu, czy cokolwiek innego. Poza tym jest ile jest serwisów, które robią samochody na zasadzie: Dobra, to tutaj coś dospawamy, tutaj coś zrobimy nie, to to i w ogóle to. jest tragedia, tak? No ale widzisz, i to jest to. Jest to i, I uważam, że w momencie, w którym robisz firmę, to powinieneś tą strategię tych. Tej branży samolotowej wdrożyć, mhm. bo to ci daje, to, to jest ten ka Kaizen, co nie? Za każdym razem jesteś, każdego dnia jesteś trochę lepszy niż dzień wcześniej. E, ja jestem z natury osobą niecierpliwą mhm. i dla mnie, jak usłyszałem pierwszy raz o Kaizenie, to się ile można czekać, co nie? Ale czas i tak upłynie. Czas i tak upłynie, jak gdybym teraz ci miał, wiesz, jak ludzie mi mówią, że robię to od 12 lat, i ja mówię, że robię to od 12 lat. To ja się zastanawiam, gdzie te lata, jak to się w ogóle wydarzyło. Ja bym powiedział, nie wiem. 4, 5, a to jest 12, i ten czas i tak upłynął. I w momencie, w którym im szybciej to wdrożysz, i szybciej zaczniesz szukać tych dziur, i zaczniesz poprawiać ten proces, i będziesz coraz lepszy, będziesz słuchać klientów, bo to jest mega istotne. Ja o tym cały czas będę mówić każdemu: słuchaj klientów. Jeżeli nie wiesz czegoś, po prostu zadzwoń, zapytaj. Jak będziesz słuchać klientów, nie odkleisz się od rynku, bo ja na przykład popełniłem ten błąd i odkleiłem się od rynku, yy, i będziesz cały czas przypięty, będziesz wiedzieć, co się dzieje, to gwarantuję ci, że będziesz podnosić wyniki u siebie w firmie, ale w momencie, w którym się odkleisz i dojdziesz do wniosku: Ja już nic nie muszę, bo ja już jestem wielkim prezesem i teraz to już tylko i wyłącznie hajs na konto i siedzę sobie gdzieś tam, to gwarantuję ci, że to jest początek końca Twojej firmy, chyba że znajdziesz sobie prezesa, którego sobie kupisz i on będzie za ciebie to robił, a ty będziesz po prostu właścicielem biznesu. Mhm. Ale w momencie, w którym nie wydelegujesz tych. Um, kompetencji prezesa, na przykład ja jestem, bo rozmawialiśmy, jakby zadawaliśmy pytanie, kto u nas jest odpowiedzialny za procesy. Ja nie jestem bardzo procesowym człowiekiem. Ja rozumiem procesy, lubię procesy, one są dla mnie bardzo logiczne, lubię łączyć kropki, natomiast ja nie jestem człowiekiem, który lubi układać te procesy mhm. i mam osoby w firmie, które układają procesy w każdym swoim dziale i już się spinają. I na przykład Kamil jest u mnie taką osobą, która mm, jest, to jest człowiek Excel, on ma wszystko w Excelu, to jest człowiek procedura. ona ma na wszystko procedurę i ma to, czego mi właśnie brakuje. Natomiast z drugiej strony, ja jestem bardziej wizjonerem i, i w momencie, w którym, w którym wymyśliłem Rockflow, bo to w sumie sami klienci mi podpowiedzieli pod, pod, pod i ktoś mówi, stary, to nie jest niemożliwe, że ktoś do Was przyjdzie i Wam zapłaci za to, żebyście z nim rozmawiali. Ja wiem, no to hold my beer. I, 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 I tak jest, rzeczywiście jest, bo ludzie nie rozumieją. Że te bardzo rozwinięte gospodarki są gospodarki, w których ludzie płacą za myślenie, za zastanowienie się, za mhm. bycie bardziej efektywnym, za nie popełnianie błędów i przewidywanie błędów, a nie za naprawianie błędów. I to jest bardzo istotne, żeby na to zwrócić uwagę, że jak popatrzysz sobie na bardzo rozwinięte rynki, typu nie wiem, UK czy ogólnie, nie wiem, Singapur, to te większość tych firm to są właśnie bankowe, to są firmy bankowe, to są firmy takie, wiesz, wysokich technologii i całej reszty, dlatego, że tam po prostu jest bardzo, to bardzo dużo czasu jest poświęcone w to, żeby to dobrze działało. I w momencie, w którym zaczniesz patrzeć na firmę w ten sposób, że ty zanim coś zrobisz, zastanów się nad tym dwa razy, dobrze to zaplanuj i zacznij z tym działać i Pomimo tego, że na samym początku zajmie ci to, nie wiem, 3-4 tygodnie, żeby się nad tym zastanowić, to później i tak wyprzedzisz tych, którzy zaczęli szybciej i na Jolo na zasadzie jakoś to będzie. Bo oni się obudzą za dwa lata i właśnie w takiej sytuacji, o której rozmawialiśmy wcześniej, że dział marketingu biega w kółko, i nie wie co się dzieje, robi bieżączkę, która tak naprawdę... Nie jest nikomu potrzebna i w momencie, w którym nie wiem, rozmawiasz z działem handlowym, który teoretycznie powinien ze sobą bardzo ściśle współpracować. On mówi, że nie czuje żadnej wartości w dziale marketingu i dla nich na przykład jutro mogłoby ich nie być i oni nie, nie zobaczyliby żadnej różnicy. Mhm. A myślę, że jak ktoś pracuje w firmie ileś lat i coś takiego słyszy, to raczej nie jest to dla niego przyjemna informacja. Tak. Utworzyłeś y, fajnie y, kilka wątków. Kilka chciałbym też y, pozamykać albo rozwinąć. Y, w, w, wiesz, to jest zamknięte pętle. nie? Otworzyliśmy tak. na ostatnim spotkaniu tak, i niektóre są tak, otwarte. Nie, e... nie mogę spać w nocy. Spróbuję. Budzę się. <laughs> I odpowiadasz tam, tak. na pytanie, na baczność. E... Zadam ci pytanie. Spróbuję to sparafrazować. Czy, e... czy dobrze zrozumiałem, że uważasz, że, e... czy zgadzasz się z tym, z tym stwierdzeniem? Mamy e... Kogoś, kto ma firmę, mm -hmm. słucha klientów, mm -hmm. zaczyna z nimi na przykład, nie wiem, prowadzić bardzo długie dyskusje, żeby zrozumieć, czego oni potrzebują. Potwierdza się u, nie wiem, 10-20 klientów, dobra, my chcemy tego, nawet gdzieś tam w piątej warstwie, bo oni nie do końca są w stanie też z, mam wrażenie, zmaterializować z do końca myśl, czego oni potrzebują. Tylko to mm -hmm. się gdzieś tam wyczuwa. Mm -hmm. Gdzieś między słowami to się powtarza, i tak dalej. I Stwierdzasz, OK, dobra, mam to, oni tego chcą i to będzie idealne, i mało tego, idziesz do swojego zespołu i e, większość ludzi mówi, Nie, stary, to, to, to raz, że to jest niemożliwe, to się nie uda i tak dalej, dwa, że to jest. Y, to jest wbrew takiemu, takiej prawdzie y, y, o, oczywistej, takiej mm. y, szeroko rozumianej, i to właśnie jest ten sekretny sos. Tak, bo ty czy jest... zgadzasz się z tym? Zgadzam się. Z tego powodu, że wiele osób nie robi pewnych rzeczy, z, dlatego że wydają im się one za jakby za trywialne. Takie, mm -hmm. że nie, nie, to nie może być takie proste. Mm -hmm. W wielu przypadkach jest. Czy o tym, jak, jak mówiłeś o, tym, o tych rozmowach z klientami, to też trzeba to zrozumieć. To nie chodzi o to, żeby pytać klientów, czego chcą, bo oni często nie wiedzą, czego chcą, mm -hmm. ale pytać ich, do czego dążą. Jaki ma być wynik tego wszystkiego? I w momencie, w którym zrozumiesz ten wynik, on najczęściej będzie związany z emocjami, bezpieczeństwem, chciwością, o której rozmawialiśmy, czy innymi. To wtedy dopiero zrozumiesz dlaczego i zaczniesz szukać drogi do miejsca, do którego oni chcą dotrzeć, a nie do tego, co oni ci mówią. Bo oni ci mogą powiedzieć, podam to na, moim, na, na przykładzie mojej branży, bo to jest chyba najlepsza, mmm, najprościej to zrozumieć. Przychodzi do ciebie, zaczynasz rozmawiać z klientami. I ci klienci ci pytasz, czego chcą. Oni ci na przykład mówią, chcemy Googlelacy. No i pytasz kolejnych, czego chcą? Chcą Ads. No i jakbyś skończył tutaj pozyskiwanie informacji, no to co byś zrobił? Zatrudniłbyś ludzi, którzy zajmują się i sprzedawał Ads. Ale w momencie, w którym zaczynasz pytać klienta, no okej, okay, no ale dlaczego Googlelacy? I on ci mówi, no bo wiesz, chciałbym mieć więcej ruchu na stronie internetowej. No dobrze, ale dlaczego chciałbyś mieć... No to jest, wiesz, zasada Five why. Mhm. Dlaczego chciałbyś mieć więcej? Bo wydaje mi się, że jak będę mieć więcej ruchu na stronie, to będę mieć więcej zapytań. Okej, okay, czyli zależy ci na zapytaniach. Tak? Tak. Patrz, jaka jest długa droga od mhm. Google Adsy do zapytań. I nagle dochodzisz do miejsca, w którym zaczynasz rozumieć potrzeby tego klienta i myślisz, słuchaj, wcale nie potrzebujesz więcej Google... Wcale nie potrzebujesz Google Adsów, bo możemy na przykład zrobić ci, nie wiem... Meta albo mm -hmm. możemy pójść bardziej w SEO, albo możemy iść, w, zaktywizować twoją bazę mailingową, bo wiem, że masz, ale nic z nią nie robiłeś. Albo możemy zrobić e-booka, albo możemy zrobić inne rzeczy. Tylko, że w momencie, w którym ty rozumiesz, co on chce osiągnąć, to otwierać się całe spektrum tego, w jaki sposób do tego miejsca dojść, jakich narzędzi wykorzystać. A w momencie, w którym skupiasz się na narzędziu, to skupiasz się tylko na tym narzędziu. No on chce Google no to robisz Googleac. Mm -hmm. I dlatego. Dużo ludzi ma problem z tym, żeby to zrozumieć, bo oni sobie wbili do głowy, że klient nasz pan. Tak, klient nasz pan, ale w momencie, w którym ty rozumiesz, po co on to robi, jaka jest jego motywacja, dlaczego mu na tym zależy, to wtedy rzeczywiście jesteś w stanie mu doradzić i on jest twoim jakby panem. Zresztą to jest w ogóle taki wątek bardzo e, ciekawy, że jak jest dużo młodych przedsiębiorców, to oni są tacy dumni z tego bycia przedsiębiorcami. I często mówią, nie, ja nie będę tego robić, bo mi duma nie pozwala. Nie? Na zasadzie, że nie będę taki służalczy względem klienta, bo mi duma nie pozwala. Tylko, że jak sobie tak zaczniesz to wszystko upraszczać i rzu rzucać wszystko do jednego mianownika, to wychodzi na to, że my wszyscy zakładamy firmy tylko po to, żeby służyć innym. Że zarabianie to pomaganie i w przypadku, w którym nie pomagasz innym, nie służysz im, no to nie zarabiasz kasy. Kasa jest tylko wynikiem końcowym tego, że jakby nie robisz tego za darmo. Bo mhm. możesz iść na wolontariat i pomagać innym, a możesz założyć firmę, pomagać innym i zarabiać. I jakby to jest, to są te drogi. I uważam, że to jest, to jest coś, z czego trzeba się bardzo szybko wyleczyć, żeby właśnie patrzeć na to pomaganie, właśnie na, na to budowanie tej firmy w formie właśnie pomagania i bycia takim człowiekiem, który, no, który robi rzeczy, który, na które ktoś nie ma czasu albo nie umie tego zrobić, no bo. Realnie w dzisiejszych czasach, kiedy masz wiedzy na tony, to mógłbyś się wszystkiego nauczyć. Tak. Wszystkiego. Jakbyś, jakby ktoś chciał, to by mógł ogarnąć marketing. Podejrzewam, że w rok czasu stałby się całkiem niezłym ekspertem, rozumiałby na czym to polega. A ludzie przychodzą do mnie czy do mojej firmy tylko i wyłącznie dlatego, że nie chcą tego zrobić i dlatego my się tym zajmujemy. Tak. Nie ma innych rzeczy. No dobrze, jak ktoś tam ma, nie wiem, jakieś, nie wiem, maszyny, musi zainwestować w ogóle, ale większość usług polega na tym, że, ty, że jeżeli ktoś by bardzo chciał, to w ciągu roku czy dwóch jest w stanie założyć podobną firmę i to tak, robić. Tak, super przykładem jest odsysanie tłuszczu. Nie chcę mi się ćwiczyć, tak. więc zapłacę y, 10 tysięcy za odsysanie tłuszczu zamiast pracować rok, nie? Tak, tylko taki, taka mhm. ciekawostka by mi to rozwaliło kiedyś głowę, a, a, a propos liposukcji, mhm. to wiesz o tym, że jak masz zrobioną liposukcję, to one to liposukcja usuwa ci komórki tłuszczowe i ty już nigdy na tych partiach nie będziesz mieć tłuszczu, bo te komórki nie ma tam nie. nie Aha, ich tam nie ma. Nie, bo ogólnie to jest okay. tak, że dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy, że masz o. komórki tłuszczowe, co? Nie? I jak jesteś większy... Ja myślałem, że z nich się wysysa tłuszcz, nie, ale no, je się że, usuwa. Tak, Rzeczywiście, logicznie. Ten, wiesz, masz komórki Aha. i jak jesteś większy, no to po prostu te komórki, w nich jest więcej tłuszczu. Mhm. I jak usuniesz te komórki, to organizm nie ma, gdzie tego tłuszczu składować. I na przykład są osoby, jakby sobie poszukasz w internecie, gdzie które na przykład składują. są tutaj, nie mają tłuszczu, ale na przykład na rękach i na nogach mają. Wow. I to wygląda tak śmiesznie. To w ogóle jakiś aktor miał coś takiego, że wiesz, było widać. Z... Miał kratę. Miał kratę, a tu był taki wielki. Ulany. To mi rozwaliło głowę. To wow, prawda, po no, Dobra, to, też to, to rozwala głowę. Fajną... Spotka... Rozmowa z Krystianem Bawi i uczy. <laughs> <laughs> Będą z tego shorty, panie. Pamię, nie... Pewnie tak. Jest y, fajną rzecz, powiedziałeś y, a propos emocji, że te decyzje są związane z emocjami i tu chciałem wtrącić jedno badanie, które ostatnio też, y, 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 znaczy nie badanie, bo to, 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 to nie jest badanie, tylko stwierdzenie wynikające y, jakby z, z pewnej konfiguracji. Y, skomplikowanie się zrobiło. Tak. Często, często intuicyjnie myślimy, że podejmujemy decyzję y, na podstawie faktów. Ja y, s, Sprawia mi satysfakcję, wiara w to, że ja tak podejmuję decyzję. Mhm. Nie? I, I że możemy to zrobić, rozpisać w Excelu, wziąć za i przeciw, wyliczyć i tak dalej i podjąć ostateczną decyzję. Jednakże okazuje się, że nawet jeżeli mamy wszystko wyliczone i wiemy, jak podjąć tą decyzję, to jednak ostateczny przycisk jest zależny od ośrodka mózgowego związanego z emocjami. I ludzie, którzy mają uszkodzenia mózgu w tym ośrodku który jest hmm. odpowiedzialny za emocje, mimo tego, że deklarują, że tak, przemyśleli to. E, to jest najlepsza decyzja w tym momencie, którą mogliby podjąć, e, to jest coś, co powinniśmy zrobić. Nie robią tego ostatecznie. Ktoś musi zrobić to za nich. Serio? Tak. Wow. I, e, I tak w, gdzieś znajduje podobieństwo tutaj w mechanizmie. E, który nazywa się racjonalizacją zakupu, mhm. czyli mechanizmem emocjonalnym, który pojawia się po zakupie, który mówi nam dobrze, że zrobiłeś ten zakup, bo to, 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 to i to. OK. Mogę odhaczyć, jestem usprawiedliwiony. Mhm. I to jest taki szybki mechanizm, który się odbywa zawsze. Czy kupiłeś loda, czy kupiłeś y, Ferrari, czy kupiłeś łódkę, czy kupiłeś cokolwiek, musisz to ja w mózgu ci pokażę super trik, jak to wykorzystać mhm. w praktyce sprzedażowej. Bardzo lubię. Rzadko, stos rzadko stosuję, ale działa jak złoto, korzystajcie. E, w momencie, w którym coś sprzedajesz, dajmy na to, żeby to. Niech to będzie samochód, niech to będzie to Ferrari, e, który nie jest idealnym samochodem. Jak ktoś jeździł, to wie. Ale ładny. Ładny, no. Porównałbym do czegoś, ale nie będę porównywał. E, to przychodzi ci klient, e, zaczyna się rozmawiać. I nie ma produktu idealnego. Zawsze jest coś, co będzie się mniej lub bardziej podobać. I w momencie, w którym ten klient już ma podjąć decyzję, jesteś przed zamknięciem, zadajesz mu pytanie e, o, o w skali od 0 do 10, na ile podoba się panu ten samochód najmniej na to. I klienci tam, zazwyczaj klienci odpowiadają poniżej 3. No to chyba, że handlowiec nam spieprzył i, i źle dobry produkt. No a zazwyczaj to jest tam w, od 4 do, do 8, tymi, bo też mhm. nikt ci nie powie, dycha, bo się wystawi. Tak. I wtedy zamiast zapytać, dlaczego tylko 6, to pytasz, dlaczego aż 6. I to zmienia w jego głowie myślenie, i on ci wymienia wszystkie pozytywne cechy tego, co, które sprawiają, że on ma pozytywne myślenie na temat tego i sobie sam zaczyna racjonalizować. No kurde, ma wystarczający bagażnik, wystarczy ładny kolor, wystarczająco dużo miejsca z tyłu, wystarczająco dużo miejsca z przodu. I w ogóle myślisz, kurde, no dlaczego ja mam go nie kupić? Więc sam się Nie jednak... tak, jeszcze przed zakupem. Tak, i to, i to jest niesamowite i polecam bardzo, bardzo fajnie działa, i klienci yy, cieszą się też z tego. <laughs> No, bo oni sami wtedy, oni mają poczucie, że sami podjęli tu decyzję, bo rzeczywiście przeanalizowali te rzeczy przed podjęciem decyzji. Natomiast wiesz, z emocjami, przed zakupem i z mózgiem przy zakupie jest dużo badań i. Ostatnio nagrywałem rolkę na TikToka, właśnie o tym, na TikToka i na Instagram, o tym, że masz Coca-Cola i Pepsi. Tak, widziałem. I są te badania, w których wiesz, jak masz wyzwanie smaku, 60% ludzi, którzy biorą w nim udział, mówią, że Pepsi jest smaczniejsze. Ale w momencie, w którym widzą dwie puszki i mają się napić, to mówią, że Cola jest lepsza. I to jest potwierdzenie tego, co powiedziałeś. Tak. Wszystko i tak dzieje się w mózgu, i ta percepcja jest. Dokładnie. Z, y, widziałem też badania Coca-Coli. Coca-Cola w ogóle okazuje się, że oni wydają jakieś kosmiczne miliardy ro, ro, rokrocznie na bardzo szerokie badania, w którym szukają właśnie. By batona, tak? Przerażające to jest dosyć mocno, bo oni tam... Ile lat to już robią? Tak, no, i, bo oni wkładają w ogóle ludzi pod rezonans magnetyczny tak, i tak, tak dalej. Tak. Ja robią... widziałem te badania z tym, jak właśnie podawali Grubo. im tą kolę i Pepsi mhm. i w momencie, w którym właśnie była podawana kola i oni wiedzieli, że to jest kola, to aktywowały się zupełnie inne obszary w mózgu. Od... Dokładnie. Odpowiedzialne za właśnie wspomnienia i całą Dokładnie. resztę. Dokładnie, o tym chciałem powiedzieć, że, że właśnie widząc markę, nie czujemy, nie sięgamy do ośrodka mózgowego odpowiedzialnego za smak, tylko za pamięć. I kurczę, to jest debata taka, wszyscy tak mówią. Nie, ja to kole to bym poznał od Pepsi. Nie, stary, nie poznałbyś, nawet jeżeli tak myślisz. Wiesz, co, bo mógłby, wiesz, co Wystarczy butelki i. Oczywiście. Naprawdę. Ja najlepiej pamiętam jest taki na YouTube y, Dymitr, sprawdzami jak mm -hmm. robił porównanie energy drinków. Mm -hmm. Postawił pięć energy drinków, gdzie był Red Bull, Tiger, jakieś tam w ogóle inne wynalazki i był taki jeden specjalnie dedykowany dla kobiet, on tam inaczej smakował. Mm -hmm. I... Robił blind test na A, ulicy. A kojarzy ten dla kobiet w ogóle mega, mega dobry. Był ale jak jeszcze kijem się... energetyki. <noise> tak, <noise> Ta, ale już chyba go nie ma. Ale ja wolałem go niż. No, niż, i, niż te... I wiesz, i przychodzi, podchodzili ludzie i oni mówią: Tylko Red Bull, co nie? Mhm. Tylko Red Bull. I nie potrafili odnaleźć Red Bulla, i był facet, który mówi, że nie, no to on tylko red bulla pije i w ogóle i on wybrał tego dla kobiet, który całkowicie inaczej smakował, co nie? E, I to pokazuje, bo był po prostu smaczny i wiesz, i to pokazuje, że w momencie, w którym zakrywasz markę jest koniec. No i też dlatego jeżdżę na podcasty. No bo to jest też budowanie marki. Mhm. Też, jeżeli ktoś mnie posłucha tutaj, czy gdzie indziej, to też już ma inne wyobrażenia na temat mnie, mojej firmy i tej reszty, a nie w momencie, w którym ma ze mną rozmawiać, w momencie, w którym gadam z nim przez telefon, albo mam z nim kola mhm. sprzedażowego. To jest zupełnie inna okoliczność do poznawania ludzi. Tutaj spędza czas wolny i się czegoś uczy, czy do, mhm. czegoś się dowiaduje, a tam jest w roli zakupowca, który musi być czujny, żeby czasami żadnym trikiem go tam nikt nie próbował podjudzić do tego, żeby dokonał e, transakcję. E, no ale to jest właśnie budowanie marki mhm. i ludzie tego nie potrafią zrozumieć, że to się robi latami. To jest najlepiej. Tak. Ludzie przychodzą do agencji, spokojnie, my będziemy... Popracujemy rok, ogarniecie nam te lejki i to będzie działać, nie? A ja mówię spokojnie: Coca-Cola jest od wielu lat na rynku, czy McDonald's, i co roku wydają olbrzymie pieniądze, bo to jest gra bez końca. Musisz tak. cały czas, bo jeżeli są jakieś badania w ogóle z Coca-Colą, że gdyby oni wyłączyli wszystkie reklamy, przestali się reklamować, to jakby ich sprzedaż spadłaby chyba od, o 90% w perspektywie trzech lat, czy coś innego. Ludzie po prostu przestali mhm. pić kole. Popijemy mhm. ją dlatego, że jest wszędzie. Podejrzewam, że nawet tym. tutaj, jak masz reklamy włączone, to pewnie też reklama Coli leciała, bo oni też masę pieniędzy wydają na reklamy na YouTube. Albo gdzieś się wyświetla jakiś mm -hmm. No ogólnie to jest mega mocny produkt. Ja to jest mega. To jest słodzony słodzona woda, nic więcej. Tak, tak, tak. I wiesz, i, która jeszcze wysysa praktycznie wszystkie zasoby wodne e, na świecie? Na świecie, I tak. W Meksyku, są miejsca w Meksyku, z których nie leci woda z granu. Tylko kola. Kola jest, ta, jest tańsza od wody. Bo, tak, i, i, i dlatego, że oni wyssali I praktycznie wiesz, i ktoś całą mówi, wodę gruntową. Produkt jest najważniejszy produkt musi być nieprawda mhm. stary. No, masz słodzony, słodzoną wodę, która. Kule, woda źródlana, no przecież case, butelkowane wody źródlane. No. I cena, co nie? Albo hamburgery w McDonaldzie. No Nie wierzę, że większość osób, która nas ogląda, nie jest w stanie z domu zrobić lepszego burgera. Oczywiście. No, że... w prawie każdy jest w stanie zrobić lepszego burgera no i co z tego? żaden z nas nie ma największej sieci fast food na, tak. na, na, na rynku. no i właśnie to jest to, że... z, zajebisty film jest Mac Imparium, nie? tak On, bardzo fajnie was dwa razy albo ja trzy <laughs> po prostu jest, jest spoko mocne. jest ta książka właśnie na podstawie tej książki jest film nagrany. Aha. O, i też nie jest nie, bardzo okay. też jest bardzo fajna no ciekawy case no, w ogóle większość ludzi myśli że McDonald's zarabia na jak McDonald's na hamburgera, tak. zarabia na nieruchomościach tak, tak, i to tak. też jest fajne I też taki, zrozumienie i... tego modelu biznes Przyszło z czasem. Nie? I, I w ogóle ważne jest to, żeby zrozumieć, czym się handluje, tak naprawdę. Nie? No, często gdzie, nie jest to gdzie oczywiste. Jest wartość, nie? Nie? No bo tak naprawdę ty handlujesz zawsze wartości, Więc jak mhm. rozmawialiśmy o tej słodzonej wodzie, to gdyby oni mówili, patrzcie, nasza woda jest najbardziej słodzona albo najbardziej czarna. To raczej by nie zadziałało. Oni poszli w stronę skojarzenia napoju gazowanego z świętami, tak. przyjemny spotkaniami z rodziną, etc. I oni tak naprawdę sprzedają emocje. Z całym lifestylem tak? amerykańskim. Tak? Wie, czy, czy zdajesz sobie sprawę, że Red Bull nie ma ani jednej swojej fabryki? O, to nie wiedziałem. No Nic ale... nie, nie, nie produkuje. Wszystko robią kontraktorzy i Red Bull, to co ma, to jest logo. Mhm. I tyle. I styl życia, który reprezentujesz w momencie, w którym trzymasz puszkę Czy znaczy, W ogóle mnie to nie dziwi, bo wiem, że oni bardziej idą w model biznesowy, zresztą, który był na samym początku bardzo unikalny. Skojarzysz się z mają sportami. Swoją... Z w F1, my już tak, rozmawiamy no. o firmie, a ona nic nie produkuje. Tak. Nie, ma żadnego, nie ma żadnej fabryki. To jest no To oczywiście mega edge'owy case. To no? jest case, który ci mhm. pokazuje, że samo budowanie, ma że twoim MVP może być sam marketing. Tak. To jest mega trudne, mhm. mega skomplikowane. Trzeba szukać e, tego, tych, tego hakowania tego wzrostu, żeby, jakbyś miał to robić organicznie i za każdą reklamę płacić, to był nigdy by nie doszedł do tego miejsca. Tam jest po prostu bardzo dużo wirusowego, wirusowych treści. Natomiast to jest to, czego ludzie, sobie, z czego sobie nie zdają sprawy w momencie, w którym prowadzą swoje firmy, są w tych firmach długo i jakby przestają. Im się wydaje, że większość firm polega na tym, żeby tanio kupić, drożej sprzedać i nie zdają sobie sprawy, że te modele biznesowe, które są dostępne na rynku i które są opisane szeroko, mogą, mogłyby zmienić wszystko w ich biznesie. Yy, tak. I z, ten podcast jest dokładnie właśnie tym, o czym ty mówisz, bo to jest. Yy, yy. Ja y, gdzieś tam w przyszłości myślę po prostu o tym, jak o swojej części mediów. Y, dzisiaj media to jest, y, to jest w ogóle. Strasznie mocny rynek. tak? Są, e, są ludzie, e, okej, okay, dużego kalibru, właśnie tak jak mówimy o markach, dużego kalibru aktorzy, na przykład w Stanach, którzy praktycznie instant, z sekundy na sekundę, stali się miliarderami przez to, że e, zasygnowali jakąś markę sobą. E, tak? Alkohole, są, Stary, to są to po jest... prostu setki my, przykładów. My mamy nie? case z Polski, mm -hmm. z, z branży modowej. Mm -hmm gdzie influencerka, duża influencerka, mm -hmm. bardzo bardzo znana, e, wrzuciła jedno story mm -hmm. i to story w 24 godziny zrobiło prawie 300 tysięcy sprzedaży na sklepie. Jedno story. Mm -hmm. Pomyśl sobie, jak mm -hmm. i to jest silny influence. Mm -hmm. to, nie, no bo tak. to jest też właśnie a propos tego influence marketingu. To nie jest view marketing, to nie chodzi o wyświetlenia, tylko chodzi o wpływ. Tak. Influence od wpływu. I teraz to, co powiedziałeś, ma rację bytu w momencie, w którym wywierasz wpływ, a nie tylko generujesz wyświetlenia. I mhm. tak jak rozmawialiśmy o tym caseie długich odcinków, to lepiej, większy wpływ będziesz wywierać w momencie, w którym będziesz mieć mniejsze gro, grono, ale bardzo oddanych ludzi, niż olbrzymie grono ludzi, którzy o tobie, jak nie dodasz filmu jutro, to zapomną za trzy dni. To mhm. nie wiem, bo takich dzisiaj w internecie jest dużo, nawet jest taki facet, który nagrywa, facet czy tam chłopak, który nagrywa na YouTubie youtuberzy, o których zapomniałeś. Mm -hmm. I tego tak okay. jest od groma i na przykład okay. wiesz, jeżeli ktoś korzystał z YouTube'a 10 lat temu, odpala sobie i mówi, ty rzeczywiście Pyle. oglądałem, tak. co nie? Oglądałem tego typa. I takich ludzi jest masę. Mm -hmm. Taki wiesz, czy tak. takie, no to jest dość przerażające, ale to jest chyba kwestia pędu. Co, znaczy przerażające z jednej strony, z drugiej strony chciałbym zamknąć też jeden wątek, o którym mówiłeś, a propos tego, tego skumulowanego procesu, procentu składanego zmiany w swoim życiu yy, i trochę takiego consistency, bo mm, powiedziałeś o tym, że yy, tak, im szybciej zaczniesz robić te małe rzeczy, tym więcej większą one będą miały dźwignię. 100% się zgadzam, te małe rzeczy właśnie skumulowane przez wiele lat dają ci tak niesamowitą przewagę, bo okazuje się, że większość podcastów kończy się na pierwszym odcinku. Tak, na pierwszym. Dopiero y, 21 odcinek robi chyba 5% tylko i wyłącznie 5% twórców. Rozumiesz jakie to jest pff, ale tak samo wybucha z, z rokami na a Instagram. To, a, a a te 21 odcinków to jest tam one nie, nie chodzi mi o wartościowych odcinków, chodzi mi o jakichkolwiek. No tak, no to po... jest tylko consistency, więc jak niesamowitą przewagę, jaką dźwignię możesz zrobić, będąc konsekwentnym, robiąc coś przez 100 dni? Stary oraz, a to jest proste. Masz znaczy, bardzo, proste, ale rozum... niełatwe. Tak? No tak. Znaczy, ja to zabłysnę teraz dobrym mhm. cytatem a propos tego, czyli ludzie nie doceniają tego, co są w stanie zrobić w rok, a przeceniają to, co są w stanie zrobić w tydzień. I to jest 100% tak. prawdy. Ludzie się podpalają. Zrobił jeden odcinek, przestają robić. Mam to samo przy markach osobistych na Instagramie, bo kończę teraz robienie tego kursu właśnie o tym, jak wykorzystać AI do budowania, ale to jest jeden do jeden, tylko że ty masz dłuższe formy, więcej jeszcze pracy trzeba włożyć w to, żeby to opublikować. A robienie rolki, no moje rolki na Instagram schodzi napisanie scenariusza 20 minut, nagranie 10 minut, montaż. 30 minut. nie? Mhm. E, więc to nie jest jakieś bardzo dużo. E, a ludzie kończą e, robienie rolek, się strasznie podpalają, piszą do mnie, ej, tam wrzuć mi kilka tipów, wrzucam tipy, nagra nagrają dwie rolki, one zrobią 560 wyświetleń, bo to jest na tym miejscu się to zatrzymuje, jeżeli tam początek tak jest zły. No, ale oni chcą tysiące, co nie? No I ja I na, to już. Ja tak? miałem super opcję, bo ja zacząłem publikować i mi po prostu rolki bardzo szybko zrobiły po mm -hmm. 50 tysięcy, czy 30, czy, czy nawet tam jedna ma pół miliona. Um, I to działało. A są teraz na przykład. Wyniki, nie? Tak, a teraz wrzucam i mam 3000. tysiące, ale ja mam to gdzieś, ja po prostu robię Trzyncy. cały czas dalej, co nie? cały czas dalej, cały czas dalej, bo wiem, że tą konsekwencją. Prędzej czy później, to po prostu siądzie Dokładnie, dokładnie o to chodzi. tak? Nie to ma znaczenia. Miał przewagę, no tak, przewagę. w ten a, a do tego też. Skurde, to... 3000. Tysiące... Dla mnie to byłby ok. Wynik nie nawet jakby się przez dwa lata utrzymywał. Te 3000 na. Nie, wiesz, mówią... nie, stary, to jest jak się <laughs> w algorytm. I zaczyna ci, zaczynasz robić rolka w rolkę po 30, po 40 tysięcy, to później, jak widzisz trzy, to jest porażka. No, rozumiem to z tej perspektywy, ale tak jak mówię, absolutnie no, jest dla serio, mnie Ja slotu, miałem także, jak wrzucałem, bo nagrywałem z naszymi klientami rozmowy e, i wrzuciłem shorta z jednej z rozmów i stary ona mi, jeden short mi po prostu wleciał w algorytm, ja miałem wtedy małe konto. Miałem tam, nie wiem, 2000 obserwujących, mm -hmm. czy tam 2100. I wleciał i zrobił 22 tysiące. I to najlepiej, że ja wrzucam na wszystkie trzy platformy naraz, mm -hmm. shorta, Czyli wrzucam na Instagram, TikToka tak. i YouTube'a. Tak I robimy. na YouTubie identycznie, no jakby w tych wszystkich trzech platformach ta, ta jedna roka się wybija. wow I to i wiesz, i one w O to nie widziałem jeszcze takich rzeczy. Przecież nie no to, to jest um... w ogóle. Nie, zauważ, um... jak Aha. sobie zrobisz u mnie research, wejdź sobie na Instagram Super. i na TikToka. Czyli to... po prostu była dobra. Tak, no mm -hmm. ale wiesz, Ekstra. ja ją chyba z... 10 razy analizowałem dlaczego po prostu. U nas też rekord ma w ogóle jakaś absurdalna. Ja mówię, dlaczego? ty siadasz tam, i sobie... W ogóle, w ogóle skąd? Skąd? nie rozumiem. No. Tylko, że tak. wiesz, możesz teraz tak, bo jak rozmawiamy o strategiach i o podejmowaniu decyzji na podstawie danych, ja się z tym zgadzam, mhm. tylko, że są... Jest dużo rzeczy, o których my nie wiemy. I musimy przyjąć, mhm. że nie jesteśmy alfą i omega i że są rzeczy, które mają wpływ na wynik, ale my o nich nie wiemy. Czasami możemy zrobić tak... Czasami może być tak, że my intuicyjnie będziemy myśleć, że a największy wpływ ma, najlepszy przykład, my, mylenie przyczyny ze skutkiem. E, bardzo lubię to po, po, bardzo lubię go powtarzać, dlatego, że ludzie wtedy zaczynają sobie obrazować, że rzeczywiście dużo ludzi potrafi mylić przyczynę ze skutkiem, co się wydaje, że to jest nie, niemożliwe albo trudne. Jak po, Wyobraźmy sobie, że przed nami stoi wiatrak i masz obserwatora. No i obserwator, masz dwóch obserwatorów. Jeden z obserwatorów patrzy, wiatrak się kręci, czuje, że, jest, że, że wieje, więc mówi, ok, czyli wiatr sprawia, że wiatrak się kręci. A drugi obserwator mówi: Nie, nieprawda, patrz, wiatrak się kręci, więc wieje wiatr. Więc to wiatrak produkuje wiatr. I teraz w momencie, w którym oni stoją, mają dokładnie te same dane, a zupełnie inne wnioski. I teraz. Jeżeli nie będziesz w sobie szukać oportunisty, który będzie wszystko hejtować i będziesz wszystko przyjmować i łykać jak pelikan, jak to się mówi, to czasami możesz się obudzić w rzeczywistości, która wydawała Ci się, że jest jakaś, a jest zupełnie inna, dlatego że miałeś po prostu złe przemyślenia na ten temat. Więc patrząc na to z tej perspektywy, to te rolki, o których rozmawiamy, my możemy myśleć, że coś zadziałało dlatego, a to działa z zupełnie innej... Tak. A do tego gra się zmienia też w trakcie, bo jest zmiana algorytmów dokładnie, i w ogóle. Albo w ogóle też mógł zadziałać przypadek, nie? Oczywiście, I to też tak. jest, to, to też trzeba brać to pod uwagę, zresztą te pułapki, pułapki myślenia Kahneman, tak? Tak, tak też to faj, bardzo, bardzo, bardzo fajna książka. Jedna z moich takich ulubionych. Tak? O. No ja zresztą, to taka, taka tematyka właśnie psychologii, mhm. E, jest fascynująca i pozwala łatwiej żyć. No, widzę, widzę, że cię to jara. Ja też się tym jaram. Zresztą ale nawet to jest... poszedłem specjalnie na, to, na psychologię na kilka lat, żeby właśnie <grym> i to na psychologię. Właśnie taką. No, chciałem na kliniczną, ale w końcu poszedłem na społeczną, bo okay. moim zdaniem, ta psychologia kliniczna i psychiatria to, no, tam, tam, jest jest dopiero, tam jest dopiero grubo. Jak ktoś z was chce się. Uważa, że podejmuje decyzję racjonalnie, to wystarczy wejść na y, Wikipedię i wpisać błędy poznawcze. Tak. I przeczytać wszystkie. Tam jest bardzo dużo, nie wiem, 50-70 wy, wypisanych. I gwarantuję Wam, że w momencie, w którym ktoś sobie to poczyta, to nagle zobaczy, że ten świat wygląda trochę inaczej niż mu się wydawało. Absolutnie. Te błędy maty, poznawcze to tak. są. W ogóle, w ogóle mam taką. E... W ogóle ja wierzę w to, że nie ma czegoś takiego jak prawda ostateczna, jak. Y jak są tylko właśnie punkty widzenia, pewne filtry, y y prawdy prawdziwe dla konkretnych warunków, i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to, co, to co my myślimy, y zakładając, y fajnie jest zakładać, że. Okej, okay, to jest pewne zbliżenie, pewna, pewna próba dekodowania rzeczywistości, bo w większości przypadków jesteśmy tak skonstruowani, że próbujemy automatycznie znaleźć wzory nawet tam, gdzie ich nie ma. Tak. tak? Więc... Znaczy, wiesz, to jest typ, ktoś kiedyś mówił, i ja się z tym zgadzam, że najważniejszym organem w naszym ciele jest mózg? Według mózgu. A więc tak. y, to, jak zaczniesz to interpretować, to właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że my jesteśmy niedoskonali. My jesteśmy po prostu biologiczni i musimy zdawać sobie sprawę, że żyjemy w naprawdę cudownych czasach, w których wiele rzeczy już zostało odkrytych i możemy poznawać ten świat dzięki temu, że ktoś po prostu poświęcił bardzo dużo czasu, energii na zrobienie badań i, i, i sprawdzenie tego wszystkiego. A gwarantuję, że w momencie, w którym zaczynasz właśnie poznawać te błędy poznawcze, zaczynasz czaić czym naprawdę jest nie tylko kojarzyć, ale czym naprawdę jest racjonalizacja i jak ona działa, to nagle przestajesz się denerwować niektórymi rzeczami, które się dzieją na świecie, przestajesz jakby one przestają wzbudzać w Tobie negatywne emocje, bo po prostu wiesz dlaczego tak się dzieje, lepiej się żyje po prostu nie, nie frustrujesz się jakimiś tam rzeczami, bo po prostu wiesz, że to jest naturalne. I tego się nie da za bardzo zmienić. Zgadzam się i takie myślenie bardzo pomaga. Ja w ogóle podczas tej całej, nie wiem, kampanii, po pierwsze, cała kampania polityczna mnie ominęła, po drugie nie poczułem przez... Ale głosowałeś. Tak, głosowałem. Pierwszy raz w życiu miałem bardzo dużą zagwozdkę, czy zagłosować. Wiem, że to może się wydawać dziwne. A... Bardzo duży temat to jest dla mnie. Okay. E, I pierwszy raz w życiu naprawdę e, szedłem z niesmakiem i, i zagłosowałem, zagłosowałem, ale do ostatniej chwili naprawdę się zastanawiałem czy pójść. Wiem, że jest to kontrowersyjne, wiem, że dzisiaj niepopularne myślenie, wiem, że wielu osób mogłoby mnie 70, za to 5, nie, 70%. Nie, 79% było na frekwencji, więc ogólnie większość głosowała. Wiem, tylko jest, wiem, że to co mówię teraz trochę, trochę może być kontrowersyjne i niewygodne. Nie chciałem poruszać tematów polityki tutaj nigdy. Skwituje. Nie Chod poczułem żadnej emocji przez całą, yy, przez całą kampanię, nawet do teraz, właśnie przez to, o czym przed chwilą powiedziałeś. Ja polecam, znaczy teraz to już się nie przyda. Yy, inaczej, fajnie się przyda za trzy lata, jak zobaczymy, czy coś się spełniło. Mhm. Jest taki niszowy kanał na YouTube, nazywa się ORB, yy, mhm. yy, i oni nagrywają, to są młodzi ludzie, którzy nagrywają o polityce w taki śmieszkowy sposób. Mhm. I oni robili przegląd wszystkich partii i mówili, jakie każda z partii ma postulaty i w ogóle nikogo nie faworyzując, po prostu mówiąc tak, jak jest. O ja, jak, jak brakuje takich treści I w ogóle. Wiesz, bo ja się czuję, nieko ja dlatego nie chciałem zagłosować, bo się czuję niekompetentny do głosowania. I właśnie dlatego, ja kurde, żałuję, że tego nie, miałem zrobić, miałem to wrzucić w piątek na Instagram, żeby mhm. ludzie sobie oglądali, bo oni zrobili takie podsumowanie właśnie, na początku miałeś yy, pięć odcinków, gdzie były wszystkie, każda, w każdym odcinku była, par pięć? Dobrze, pięć, bo było pięć. Mhm. E, wszystkie partie, była każda z pa partia osobno, a następnie zrobili takie podsumowanie ogólnie i robili też persony, czyli jeżeli jesteś, nie wiem, z takiego miasta, masz takie poglądy okay. i coś tam, to ta partia dla ciebie bardziej pasuje. I nie mówili, która jest lepsza, wszędzie okay. wspominali, że gdy wybór należy do ciebie, to musisz dopasować ją do siebie. I mi na przykład pomogło to bardzo mocno podjąć decyzję, Super. na kogo zagłosuję. Jest coś takiego jak lata latarnik wyborczy? Jest, Chyba coś jest, podobnego jest robią, tego tylko że mhm. wiesz, tam jest w takiej formie no właśnie... śmieszkowej i wiesz, oni mają tam na przykład porównywali imby, które zrobiły partie w kampanii politycznej, super. albo kto, kto jest najbardziej imbogennym politykiem w danej em, w Fajnie danej się to tej... musi no, no właśnie, super ale ekstra, właśnie, brakuje ja... takich treści, bo, bo tak jak mówię, większość ludzi, ja uważam, że. Y... To znowu będzie niepopularne, ale mnie wkurza demokracja i po prostu. Monarchia. Nie, może nie monarchia. Nie. Wiem, że istnieją mądrzy ludzie, którzy eksperymentują z różnymi ustrojami i ta demokracja nie jest super, super opcją. Moim zdaniem większość ludzi nie powinna głosować. I ja powinien. Ja uważam, że ja powinienem zdać egzamin na głosowanie. Nawet ja, tak? W sensie. Nawet ja, zwłaszcza ja, bo, y, bo większość ludzi myśli sobie: O, zagłosuję, bo większość ludzi właśnie podejmuje te decyzje wyborcze, y, y, sugerując się właśnie kampaniami marketingowymi, y, polityków i tak dalej, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Więc no, to, tak. Więc to nie są świadome decyzje. Nikt mi nie wmówi tego, że. Yy, Ale już rozmawialiśmy o tym, że te no, emocje podejmują decyzje, do, a nie racjonalne podejście. Tak? Więc... Znaczy, ja, ja powiem Ci tak: Realnie większość moich klientów się cieszy z tego, co się wydarzyło, kto wygrał, kto przegrał. Oczywiście. Tak? Um, znaczy, są różne interpretacje, kto wygrał, kto przegrał, więc to No Znaczy, mi chodzi o to, o to, wiesz, o to, kto będzie rządzić, a nie o to, kto wygrał technicznie, no bo to ja, taka jest... nie idźmy w politykę. Nie, no. po, po, wiesz, chodzi mi tylko o to, Zróbujmy że... Spróbujmy zamknąć ten temat. Dobra, zamykamy go w ten sposób, że ocena partii przez pryzmat tego, co mówi przed wyborami raczej nie powinna być... Yy, raczej... Raczej nie jest wiarygodnym źródłem pozyskiwania informacji i raczej tak. bym sugerował, tak jak powiedziałem, że jak są te odcinki na orbie o tych partiach i co mówiły, oglądniemy je sobie za dwa lata i zobaczymy, czy to, co mówili, jakby zrobili. I wiesz, my wszyscy, chyba Polacy, mamy taki syndrom bitej żony, że on taki nie jest, spokojnie, on. Tak. I, i wiesz, i mamy, ci politycy to są cały czas te same twarze od 30 lat. I oni za każdym razem wychodzą przed wyborami, mówią nam rzeczy, a my, nie, spokojnie, to, to było ostatnim razem, to był ostatni raz, tak, teraz będzie inaczej. On, ja słyszę czasem argument, wiesz, on jest katolikiem, on na pewno będzie dobrze na 100%, robił. Na 100%. <grym> I, i, wiesz, i, I patrząc na to z tej perspektywy, to to z biznesem ma też bardzo dużo wspólnego, bo jak widzisz, nawet jeżeli miałeś jakieś fakapy w przyszłości, to ludzie szybko zapominają. Tak. I ostatnio, dzisiaj chyba oglądałem rano na y, TV, nie, y, bo pokazują, kto wchodzi nowy do Sejmu, kto wychodzi z Sejmu. Mhm. I była babka, która była od 30- kilku lat y, y, pracowała w Sejmie jako poseł, nie? rozumiesz? To 30- kilka lat to była jej praca i teraz jej się zmieniło, bo jej nie wybrali. Y, I. To po prostu rozwala głowę, że wiesz tyle afer było jedni, wszyscy, wszyscy mają jakieś tam afery tak. i oni za każdym razem im mówią, nie, tym razem będzie inaczej. Tym mhm. razem nie, nie będą tego robić, tym razem możemy im zaufać. I tak to działa. I w biznesie tak. myślę, że jest podobnie, tylko że w biznesie raczej bym proponował, żeby jednak e, tak ten model... E, branży samolotowej wdrażać. Czy jak będzie katastrofa, to żeby była, bo ja mam wrażenie, że politycy na swoich aferach się nie uczą. Oni wiedzą, że im e, one Oczywiście. ujdą na sucho i mogą sobie po prostu robić je dalej. No. A w firmach raczej bym proponował, żeby jednak się uczyć na błędach, wprowadzać ten kaizen i, e, i, i, i się e, i, i być coraz lepszym. Natomiast co ciekawe, jeżeli chodzi o wybory i marketing, to też pokazało, że e, nawet tak duże nakłady pieniędzy Właśnie. wydane na akcję promocyjną i to nielegalnie zrobioną, bo oni i to referendum pod to zrobili, no, masę tam, tam poszło. Jestem ciekawy, jak, czy ktoś kiedyś to podsumuje, ile tam pieniędzy poszło? E, zasięgi, które robią, generowali. Po, robią podsumowania tak? ludzie. Kamil Bolek u siebie robi podsumowania na Linkedinie. To musi być... E, tylko, ty, tylko wiadomo z danych, które są dostępne, no, więc no to, to jest trudne. trudne. E, ale tak. I rob, wiesz, i można, i można ludzi, przegrać. Tak. I, Kamil, I Kamil pokazywał, że w, nie pamiętam dokładnie procentów, ale to było tak miażdżące budżety, to tak. były tak miażdżące budżety, typu 3% versus 97%? Tak, wszyscy 3%. To tak, ja więc... się śmiałem, bo teraz w nie sobie zrobi. No to wiesz, jedna, druga strona, trzeba na wszystko brać poprawkę. E, Polska trzeba oglądać. Tak, jest, tak, oni są zazwyczaj po środku. E, natomiast te TVN nie zrobili coś takiego, że e, jak opisują tych nowych, którzy wchodzą do Sejmu, to mówią, ile mieli billboardów. Okay, i na przykład, fajnie. nie wiem, tam wchodzi jakiś najmłodszy jakiś tam chłopak, nie wiem, w wieku dwudziestu kilku lat do sejmu i mhm. on ja na przykład miał tylko jeden billboard o, i wszedł, to nie? miał widziałem tam głos więc jakby to też pokazuje, że nie zawsze pieniądze wydane na reklamę bo to nie jest marketing, tylko to już jest reklama te billboardy i cała reszta muszą się przełożyć na jakieś niesamowite wyniki mhm. bo są ludzie, którzy potrafią hakować e, systemy jakby wzrostu i, I potrafił bez nawet tak wielkich nakładów. Ale tak. tutaj podejrzewam, że różnica w ilości pieniędzy wydanych na kampanię to była jakaś abstrakcja. Nie? Tak, no, by, mimo tego, ta kampania mam wrażenie, że była robiona nieźle. Nie, nie chcę tutaj lepiej. używać mocnych słów. Na pewno lepiej była robiona niż jeszcze 4 lata Właśnie. temu. Bo jakby... I, I tak nie dała takich efektów, nie? Coś, coś ciekawe. E... Znaczy, no, wiesz, no, to wiesz, kurczę, no, jak jest, rządzisz 8 lat. To już ludzie naprawdę mają ograniczone zaufanie do tego, co mówisz, pomimo tego, że partia rządząca dowoziła te rzeczy. No co obiecała, tam robiła, owszem, tak. miała masę tych afer, do tego te ostatnie też była tragedia, um, ale to jest ciężkie, naprawdę, z perspektywy ich. Gdzie oni rządzili tyle lat, to jest naprawdę bardzo ciężko prowadzić już taką znaczy, kampanię, żeby właśnie wybiegać. Właśnie co mnie najbardziej w takich ustrojach demokratycznych denerwuje. Tak jak mówię, absolutnie nie mam kompetencji, żeby się wypowiadać w tym temacie. Zaznaczam, mm -hmm. tak? Ale to zrobić taki tak. wiesz, Teraz będzie czarno-białe <laughs> twoje... Absolutnie. <laughs> nie jestem kompetentną osobą. Wyrażam tylko swoje, swoje zdanie. Chodzi mi o to, że ta władza jest wybierana na tak krótki czas, mm -hmm. że. Po pierwsze, nie jest w stanie zrobić długoterminowej strategii, tak. bo zostanie za nią źle oceniona przez społeczeństwo i nie zostanie wybrana. Więc w ich tak interesie jest. leży to, żeby zrobić złą strategię dla państwa. Więc system, który jest tak skonstruowany, jest toksyczny. Po prostu i. Gra, w jest... którą nie, nie powinniśmy grać. Dokładnie. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam. W momencie, w którym grasz na shorty, no to nie możesz robić. Nie możesz robić strategii długoterminowej, no bo to się nie sprawdzi. Dokładnie, Albo na... nie wybiorą cię po tak, prostu. Albo Koniec. Musisz robić coś na krótki, tak. na, krótki, na krótki czas. No ale sobie pogadaliśmy o polityce. Tak. Tak. <gadanie> idźmy idźmy dalej. E, intuicyjnie wydaje mi się, że najlepszą strategią i taką, którą wy stosujecie jest to, żeby wiązać się z klientem na dłużej i rosnąć razem z nim. Tak. Czy to jest właśnie to? I dla, e, bo mówiłeś o tym, że już nie bierzecie takich klientów masę, tylko bardziej właśnie tak. mniej, większe budżety i tak dalej. Bardziej się integrujecie z tymi klientami. Jak ta strategia zmieniła w ogóle Twoją firmę? Może jeszcze słowo wstępu. Dlaczego to jest lepsza strategia? Dlatego, że w momencie, w którym masz większy budżet, ale jesteś no od samego początku policzony w Excelu, dajmy na to nie wiem, klient w ciągu pierwszych trzech miesięcy zapłaci Ci X. I my mamy z nim policzone w Excel na samym początku, że on musi pozyskać Y klientów, żeby X mu się zwrócił i wszystko, co będzie powyżej Y, będzie, um, będzie dla niego czystym zyskiem. Mhm. Jeżeli wchodzisz w taką relację, no to klient też widzi od razu, że ty nie jesteś kosztem, tylko jesteś inwestycją, jeżeli dowiedziesz. Mhm. I teraz, jak to wpłynęło na całą firmę? Po pierwsze, jeżeli jesteś nieskuteczny operacyjnie, to nie dowiedziesz. Więc mhm. musisz bardzo mocno dbać o to, żeby te um, procesy w realizacji były dobrze zrobione i uczyć się na wszystkich jakichś tam mniejszych fuck upach, żeby one po prostu nie miały, nie miały miejsca. Po mhm. drugie, nie potrzebujesz handlowców. No bo po co ci handlowcy, żeby zrobić cztery transakcje w ciągu miesiąca? Ja to robię y, na jedną czwartą etatu. Mhm. Ludzie się sami zgłaszają, a do tego mamy dużo poleceń, więc samu nie potrzebujesz całego działu tego. Nie robisz prospektingu, nie robisz cold maili, nie robisz mhm. niczego. Mamy tylko newsletter, który jest wysłany, mam tam w bazie z 4 i pół tysiąca i co tydzień jest wysłane takie, wiesz, bieżące rzeczy, które się mhm. dzieją um, w marketingu i grzejemy tylko i klienci się sami odzywają. Więc to jest kolejna zmiana. E, potrzebujesz dobry dział HR, bo to jest efekt kuli śnieżnej, bo jeżeli ty masz klientów, którzy są z tobą długo i cały czas przychodzą nowi, no to cały czas jesteś coraz, jesteś coraz większy. Cały czas większy i większy i większy, więc potrzebujesz dobrego HR-u. I to wpłynęło na pewno, bo musieliśmy takie stanowisko obsadzić u nas w firmie. Eee, no co więcej. Masz bardziej zmotywowanych pracowników, bo te projekty, oni wiedzą, dlaczego pracują, dlaczego robią poszczególne zadania, um, dlaczego te zadania są ważne, bo wszystkie u nas projekty są prowadzone w asanie. Jest e, Gant przygotowany, Ga, wykres Ganta, to jest taki wykres, na którym są wszystkie zadania, um, które są połączone ze sobą, czyli ma zależności pomiędzy zadaniami, czyli co musisz zrobić, żeby tam to wyszło. No i jak oni sobie otwierają tego Ganta, to oni widzą, że na przykład to jedno małe zadanie ma wpływ na cały plan, który jest tam na 100 dni. Więc to też jest, e, te, też jest duża zmiana. To są takie podstawowe. No Wydaje mi się, że jesteśmy po prostu dużo bardziej skuteczni operacyjnie, dużo lepiej dowozimy z tego powodu, że po prostu model na nas to wymusza, bo masz małą ilość nowych klientów i cały czas po prostu sobie dorzucasz i wiesz, i. Mhm. Więc to jest to. Ostatnio widzę, zaczynam się jarać właśnie z takimi firmami, które są stosunkowo duże, bo. Mówmy się, no, według definicji to wy jesteście małą firmą, tak. ale, ale no z mojej perspektywy to są spore organizacje, no bo 50, 100, 150 osób to są dla mnie spore firmy i już tam musi być kultura organizacyjna, żeby to działało. Nie wierzę w to, że inaczej, może w firmach produkcyjnych, gdzie, gdzie ludzie produkują, tej kultury tak kultura może być w innych rozmiarach, ale zaczynam się jarać z takimi firmami, które właśnie. Nie, są takiej wielkości, nie mają działów handlowych i coraz więcej zauważam takich firm i widzę taki trend. No bo wiesz, ja miałem w takim największym okresie, znaczy najbardziej takim nastawionym na new business, to miałem pięciu handlowców. Mm -hmm. A ja teraz robię miesięcznie sam więcej niż oni w piątkę mm -hmm. przychodu mm -hmm. na new businessie. A mam czas, żeby tu. Byłem wczoraj na inwencie w Warszawie, jestem dzisiaj u ciebie, jest środek tygodnia. E i to działa, to mhm. nie? A ja mam kalendarz i tak wypełniony cztery tygodnie do przodu, mhm. więc jestem spokojny. No, da się, tylko że trzeba zrobić produkt, który jest unikalny. I to jest podstawa. Jeżeli ktoś nas ogląda i jest na rynku, który jest bardzo konkurencyjny, nie ma chyba bardziej konkurencyjnego rynku niż agencje reklamowe, bo bariera wejścia jest żadna. Każdy z was może iść, nawet nie musi teraz, może sobie przez internet. No, branża też jest podobna. No tak, no, a jeszcze w Polsce. <grym> tak. Każdy może to robić. I jeżeli nie znajdziesz tego UVP, nie znajdziesz tego, co cię wyróżnia, nie masz takiego produktu, który rzeczywiście jest unikalny. To jest mega trudne. I wtedy marketing polega, wtedy musisz mieć duży dział handlowy, wciskać tym ludziom, sprzedawać, używać trików, żeby kupili, grzać ich i inne rzeczy. A w momencie, w którym masz produkt, który jest potrzebny i potrafisz tą potrzebę klientowi wskazać, a on sobie nie, nagle nie wyobraża, jakby nie, nie, nie wziąć tego od ciebie, no to to jest, nie potrzebujesz działu handlowego, to po prostu się robi prawie samo. Teraz rzeczywiście zatrudniliśmy do mnie. Asystentkę, która będzie mi prowadzić kalendarz i wysyłać podsumowania, bo chyba najwięcej mi czasu schodzi na podsumowanie po takiej rozmowie, bo to jest, no, prawie z dwie godziny. To jest takie bardzo długie podsumowanie. Ono później służy do tego, żeby też przekazać do działu strategii. Czyli jak wiesz sprzedajemy, no to po pierwsze. A nie myślałeś o tym, żeby. To znaczy, rozumiem wybór. Ale są, są też całkiem niezłe już jajowe. Ale tak, F mam. Firefly, tak. I Ma, mam, korzystam. Chyba, naj, chyba najlepszy jest. Mam, tego korzystam, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że mm -hmm. muszę mieć kogoś, kto jak wpadają lidy, mi mm -hmm. odzwoni, będzie tak, pilnować okay. kalendarz mm -hmm. i w ogóle. Oczywiście jest. my nagrywamy, nie pamiętam, TL, coś tam jest, y rozmowy z klientami, mm -hmm. gdzie mamy transkrypcję zrobioną, później idzie to do czata, z czata są wyciągane najważniejsze mm -hmm. rzeczy. Oczywiście okay. to to robimy. Tylko chodzi o to, że. Ty musisz się trochę zmóżyć, żeby napisać to podsumowanie tak, żeby ono było zarówno dobre w momencie, w którym. Klient mówi: Dobra, robię i ty to robisz przekazanie, żeby było tam wystarczająco dużo informacji, żebyś nie musiał do tego dwa razy siedzieć, a z drugiej strony, żeby to było mimo wszystko sprzedażowe, żeby mhm. klient czuł wartość tym, że to nie jest po prostu notatka ze spotkania, tylko żeby czuł wartość, żeby rozpocząć współpracę. Jasne. I to jest coś, na co schodzi mi najwięcej czasu. Dobra, to rozwinę ten temat, bo po prostu strasznie mi się podoba, że potwierdzasz większość takich moich hipotez, które mam w głowie. Czyli jesteś za tym, bo. To jest jeszcze poziom oferty, hmm, czyli chcesz dostarczyć wartość już na poziomie jakby oferty no oczywiście, że tak. Mhm. Jeżeli tego okay. nie bo robisz... większość firm tego nie robi. Oczywiście, niech, tak? nie, nie. Cii, nie, mów, nie mówmy, niech nie, <grym> nie robią. <my> tego. <grym> e, bo wiesz, jak oni nie robią, to znaczy... A, a, stary, największa różnica jest w tym, że w momencie, w którym ja się naprawdę interesuję i jaram firmą klienta, kiedy z, ni z nim rozmawiam, to on sam chcę kupić. W momencie w którym zaczynasz mu zadawać pytania, których konkurencja nie zadaje, czyli na przykład dlaczego ludzie od ciebie kupują? W czym jesteś lepszy? W czym jesteś gorszy? Dlaczego tak uważasz? I to nie są pytania czytane z kartki, tylko są pytania, które naprawdę jakby klient czuje, że ty naprawdę chcesz się nim interesujesz. No to to jest łatwe, na zasadzie to działa. Ja zawsze robię w ten sposób, że mówię niezależnie od tego czy będziemy współpracować, czy nie będziemy współpracować, to mówię, jakie są moje rekomendacje. Że ja bym to zrobił tak, czy ja bym to zrobił tak. Robię to z dwóch rzeczy. Po pierwsze, yy, dla mnie marketing to jest łączenie kropek. Ja mhm. wydaje mi się, że jestem w tym całkiem niezły. I jak mam jakieś, co, jakieś kropki, mi się połączyły, i ja robię to na kolu, to to się też nagrywa, więc później, jak do, idzie to do realizacji, to już y, moi ludzie dostają, jakby ode mnie, prezent, jak ja to widzę, więc nie muszę później tego poprawiać, bo powtarzać. A z drugiej strony, klient widzi, że ma kompetentną osobę po drugiej stronie, a nie handlowca, który po prostu przyszedł i chce mu wcisnąć, bo ma plan do zrobienia. I ta wartość tego, że ktoś mu doradza już na tym etapie, nie mówi, Ej, zapłać pieniążek, to ja ci powiem, co masz zrobić, tylko po prostu daje mu. Kurde, to jest najlepszym przykładem, jest odchudzanie. Licz kalorie. Nie, na, inaczej, wejdź na stronę, zobacz, ile potrzebujesz kalorii, następnie utnij kalorykę posiłków, które masz i będziesz chudnąć. I to jest cała tajemnica. Tak. A ludzie kupują e-booki, jakieś szkolenia i tak. Ogromna reszta. branża. Tak, ogromna branża. A teraz w marketingu jest tak, że ja i tak wiem, że to, co im powiedziałem, to oni tego i tak sami nie zrobią, bo Zobaczą drogę, zobaczą kierunek, ale żeby to wdrożyć, to nie jest takie łatwe. To wymaga dużej ilości pracy. I dla mnie. Wolę powiedzieć, co ja bym zrobił w tej, w tej sytuacji, i dać wartość, doradzić rzeczywiście i powiedzieć: Słuchajcie, jeżeli czujecie w tym wartość i chcecie robić to z nami albo pójść w tym kierunku, zapraszam. Jeżeli nie, to idźcie do kogoś innego. A oni, jak zaczynają rozmawiać z kimś innym i ktoś inny im mówi: kup, 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 to ci powiemy, no to oni już od razu wracają do mnie, dlatego że wiedzą, że ja się przynajmniej nimi zainteresowałem i jakby zrozumiałem ten biznes, a nie tylko chciałem im opchnąć ofertę na 12 miesięcy abonamentu. Mm, tam jest ba bardzo dużo. Właśnie rzeczy, które, które poruszyłeś, też jestem za tym. To już, to już chyba 10 lat temu pierwszy raz usłyszałem od, e, od Kaczyka, chyba za pierwszym razem, że on mówił, że u mnie wiedza jest za darmo, e, płacisz za implementację, jeżeli chcesz, tak, tak? i to jest, to jest super podejście. E, zresztą e, jest kilku takich przedsiębiorców, których też e, obserwuję, niekoniecznie z naszego polskiego podwórka, e, którzy e, Fajną, fajną myśl ostatnio usłyszałem, że jeżeli dajesz za darmo coś, co jest gównianej jakości, wartości, no to tak na dobrą sprawę wysyłasz bardzo jasny komunikat. Klientowi, nawet jeżeli to jest puszczone za darmo, nie wiem, to jest e-book, tak? Super, super, jakieś tam metody czy coś. I jeżeli to jest miałkie, jeżeli to jest kiepskie i jeżeli pod to robisz marketing, to masz, zrobiłeś właśnie marketing z dotarciem do 10 tysięcy ludzi, którzy właśnie cię nie lubią. Tak. Super, po prostu jesteś genialny wtedy. więc... Znaczy, bo ludzie, ludzie nie chcą. Nasz mózg działa w ten sposób, że my chcemy za wszelką cenę oszczędzać energię i nikt za ciebie nie da się komuś zapłacić, żeby za ciebie zrobił pompki na siłowni mhm. albo trening. Nie da się tego zrobić. To jest rzecz, której się nie da wydelegować. Liposukcje. I posukcja. <grym>, no ale i tak to nie zmieni o faktu, że i musiałbyś i... wszędzie się wyli po bo jest to niezły produkt. No, no tak. No i wiesz, no. Dochodzisz do miejsca, w którym nie da się niektórych rzeczy wydelegować, i to jest jedna z tych rzeczy, których się nie da wydelegować. Czyli myślenia o własnym biznesie. Takim dużym błędem duży, dużej ilości przedsiębiorców w Polsce nie tylko jest to, że myślą, że podpiszą umowę z agencją i nagle magicznie ich firma będzie super marketingowa i w ogóle a czy będzie miała super prowadzony marketing, a w momencie, w którym wiesz, podpalili się na to, żeby zrobić e-booka, to oni nie chcą im się go pisać. Niech agencja to zrobi. Jak agencja, która robi, specjalizuje się w marketingu, a nie w jakiejś tam branży może napisać za kogoś e-booka. No, nijak. Jak weźmiesz sobie większość e-booków na polskim rynku, to właśnie tak to wygląda. A teraz jeszcze do tak. tego z czatem GPT. I nawet nikt tego wcześniej nie przeczytał, tylko za Dobra, róbmy. Mm, to znaczy, jestem w stanie uwierzyć, że jeżeli y, zlecisz to agencji, to da się to zrobić na zasadzie takiej, y, że siądzie bardzo dobry facylitator z tej agencji i będzie rozmawiał z tobą, z twoimi ludźmi i tak dalej i to przeleje, ale to dalej będzie Wiesz, twoja wiedza. ile nie? mi to my robimy inaczej. Pomysły też już na to znaleźć mhm. sposób i to też robi różnicę u naszych klientów, bo my robimy, zamiast im wysyłać briefa do takich materiałów, to my robimy z nimi wywiad mhm. no z najlepszym kobulowcem, mhm. nagrywamy go, a później na podstawie mhm. tego wywiadu piszemy treści. I, I wtedy to, to wierzę, ma sens to i to działa. Mhm, tak. I stary masz wtedy naprawdę wysokiej jakości treści, bo dużo łatwiej. To jest tak, jakbyśmy. Mieli teraz ze sobą pisać o tym wszystkim. I to byś miał to wypu wy wy wypuścić w formie książki, albo e-booka. No masakra, a oni byśmy tego nie pisali, ani nikt by tego nie czytał. Ale już nagranie jest dużo łatwiejsze dla nas do nagrania i dla odbiorców do oglądania, więc jakby. Tak samo jest tutaj. nic Super, bardzo fajnie, bo y, też kiedyś na to wpadłem, na taką metodykę, właśnie jakbym miał dla klientów coś robić, bo y, ja się czuję dobrze, jeżeli chodzi o taką facylitację, wyciąganie z ludzi e, no tak, y, wiedzy. Tak, tym się zajmujesz. <laughs> i Liposukcję robisz. <laughs> <Liposukcje>, wiedzy. <laughs> tak. Dokładnie. No zobacz, udało nam się dojść do drugiego pytania. Dwie super. godziny stuknęły, no, nie? Super, no, to będziemy kończyć, <laughs> bo ja mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia w tej Warszawie, y, więc... Y, Dawaj, ostatnie 15 minut. Dobra. E, sprzedawaj więcej i łatwiej, to jest pierwszy claim na waszej stronie. Tak. E, w takim razie, jak sprzedawać więcej i łatwiej? UVP. Mhm. Produkt lub usługa, która cię wyróżni na rynku. Mhm. Nie, ma, ja, Powiem Ci tak, żeby to zrozumieć, jest taka historia. Mhm. Nie wiem, czy się w 15 minut wyrobiło. <noise> <noise> Nie, moje pytania <głos> <głos> działają. Ja nie czaiłem o co chodzi w UVP do momentu, kiedy przyszedł do mnie kolega, <coughs> robił sprzedaż na Amazonie i w sumie wymyśliłem, że słuchaj stary, masz duże konto z dużą, z dobrą historią, z dużą historią, zacznij proponować polskim producentom, żeby wystawiali się na twoim koncie i sprzedawać, sprzedawaj to. Powiedział, kurde, mega, to jeszcze nie było agencji w ogóle tych mhm. allegrowych, boże alegrowych, amazonowych i całej reszty. Reszcie, a on miał dużo sprzedaż nie tylko na Amazonie, on miał tam Rakuten, eBay, wszystko spięte przez Plenty Markets, więc taki system, mhm. taki soft. No i i yy, 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 on, tak na początku, no, może coś tam trudne, logistycznie coś, tam". no ale minęło kilka tygodni i mówi, kurde, petardat, pogadasz z moim wspólnikiem, robimy to. Ja mówię, Dobra, spoko. Oni to zaczęli robić. A że ja mam kontakt z przedsiębiorcami, to mówią stary, no to my produkt zrobimy, a ty to sprzedaj. No i to było coś, czego nikt nie miał na rynku. Wchodziłem do kogoś i mówiłem: Fajne masz meble, chcę, żeby były widoczne w siedmiu krajach my ci obsłużymy wszystko, nie musisz się rejestrować do VAT-u, wtedy jeszcze nie było pakietu e-commerce, teraz jest, teraz już nie trzeba się rejestrować w tych siedmiu krajach, ale my jesteśmy rejestrowani do, do VAT-u, mamy wysyłki na FBA, wszystko mamy ogarnięte, tylko dajesz nam produkt, o, liczymy oczywiście marżę, żeby to było, najczęściej ta marża jest wysoka na Amazonie, bo jeżeli coś sprzedajesz w Polsce, no to tam masz praktycznie razy dwa um, i róbmy to. I ludzie mówili, dobra. Ja mówię, tak, już? Ja mówię, no tak. Ile to kosztuje? 5000 euro. Dobra, wystaw fakturę. Już? Tak. Jak ja to zobaczyłem na własnej skórze, poczułem sprzedaż czegoś, co jest potrzebne, nie ma tego na rynku, jest unikatowe, to dlatego możesz, jeżeli to opracujesz, to dlatego możesz sprzedawać łatwiej i szybciej i nie wiem, co, jak, jak jeszcze. Po prostu to jest niesamowite. Jeżeli wyjdziesz z czerwonego oceanu i wejdziesz nagle na niebieski ocean i zobaczysz tą różnicę w tym procesie, to naprawdę nie trzeba przeczytać. Masę książek o sprzedaży, żeby robić dobre deale. Tylko Zajem, to jest kwestia z... produktu. I to z... mi rozwaliło głowę. Super. Wtedy. Fajnie, że to wybrzmiało bardzo podobne przemyślenia w tym temacie. A wydaje mi się, że to nie jest trudne, żeby, żeby, to, żeby, to, żeby to zrobić. Tylko na przykład, nie wiem, u mnie minęło wiele lat po tym, jak usłyszałem. Pierwszy raz o lean starta, po bootstrapowaniu, o tym jak to się robi, jak się robi MVP, po to, żeby w ogóle sprawdzić, czy to, czy to będzie działać. I mam wrażenie, że minęło wiele lat, kiedy w ogóle to zrozumiałem, bo ja, ja miałem farta w, w pierwszym produkcie, e, który zrobiliśmy startupowym. To były, to były takie pudełka dla kobiet z miniaturami kosmetyków. Pierwsze zakupy subskrypcyjne mm. w Polsce to był 2012 rok. Okay. I, e, I tam mieliśmy farta, bo praktycznie wszystko się, wszystko się złożyło tak, że ja po latach zrozumiałem: kurde, modelowo zrobiliście to dobrze. A już następny biznes, bo tamten niestety został rozwalony przez startup, który działa, ale no miał dużo, dużo więcej kasy, Rocket Internet, i w, w nich inwestował. I kolejny produkt, jaki zrobiłem, już zrobiłem zupełnie inaczej, w piwnicy, w tajemnicy, opracowywałem go i, i, i dopiero po latach, no może nie po latach, po miesiącach, tak, ale dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że kurczę, wtedy po prostu fartownie, Trafiłeś w model, który rzeczywiście działa, i dzisiaj widzę, że naprawdę wyjście do, na rynek i porozmawianie ze stoma osobami, y, które będą twoimi przyszłymi klientami przez naprawdę pół godziny pod jakimś pretekstem y, to, jest, to jest taka wiedza, y, która może ci dać najlepszą strategię ever. Ja ci mówiłem, jak ja wykorzystałem się do kapitalizmu do tego? To dawaj, bo właśnie o nim rozmawialiśmy z Adrianem i. To ja na przykład ja byłem na dwóch, teraz no. pewnie pojadę też na to ostatnie. Tam widzę, że ekipa się zbiera. I ja na przykład wykorzystałem tam jest speed dating. Mhm. Co 60 sekund się zmieniasz. Yy... Słyszałem o tej formule. Słaj źle to obcykali. Znaczy tak, jeśli nie masz po drugiej stronie OneBisa. Wrócić mm -hmm. będzie 500 wizytówek, może któryś trafi. Okay. E, natomiast y, dużo ludzi robi konkurs piękności wtedy, czyli wiesz, opowiada o tym, jaką ma zajebistą firmę i Google. To jest przynajmniej według mnie błędna strategia. Mm -hmm. Ja przyjąłem taką strategię, że wykorzystałem to do tego, żeby zapytać, co ich wkurwia w współpracy z agencją marketingową. Miałem Zajubiste milion insightów, stary w ciągu dwóch godzin. Mm -hmm. Każdy mi mówił, ja tylko sobie zapisywałem. I to wszystko, to jest to, co rozmawialiśmy o tych jednorazowych e, papierosach. Mm -hmm. Że ja po prostu sobie to spisałem i zacząłem poprawiać powoli te wszystkie mm -hmm. rzeczy, które mi ludzie powiedzieli. Ogólnie na rynku nie ma, może dobra, nie, że nie ma. Mało jest. Dziewic y, marketingowych, na zasadzie dziewic takich firm, które nie współpracowały nigdy z agencją marketingową. Mm -hmm. To prawie się nie zdarza, więc każdy ma coś do dodania do, w tym, i wtedy możesz. I Ja to cały czas robię. Jak spotykam się z ludźmi, mówię: A co cię kurwa tam przy tym? Co się nie udało? I zapisuję i sprawdzam, czy wszystko idzie, daję to do zespołu i dzięki temu się rozwijamy. No i widzisz, i to są te miejsca, gdzie możesz rzeczywiście wykorzystać coś, co jest banalnie proste, bo wystarczy gadać z ludźmi, zadać jedno pytanie, a z drugiej strony ludzie tego nie robią, bo wolno wtedy. W Pychać w wizytówki, gdzie i tak później nikt tam nie dzwoni, nikt tam nie robi, bo w 60 sekund nie jesteś w stanie zbudować wartości. Tak. Ale miałem kilka zapytań na zasadzie: A dlaczego pytasz? A mówię, no bo chcę, żebyśmy byli lepsi. A a, a, a jaką agencję? No i mhm. wiesz, ludzie tak. widzą, że jeżeli ty po, poczyniasz inwestycje w to, że z nimi gadasz na ten temat, to widzą, że ty chyba się tym interesujesz i ta jakość chyba ci na niej zależy, skoro inwestujesz w to czas. Więc jakby to taka, wiesz, taka dodatkowa wartość. Mhm. Tak, tak, tak. Pokazując growth mindset i pokazując to, że się interesujesz właśnie swoją branżą, to też jest taka reklama w drugą stronę. I to też nietypowa, jak no się i to, okazuje. I to fajnie działa, też powinna być typową. Ale to fajnie działa i przynosi fajne, fajne wyniki, więc warto, kolejny tip, warto korzystać. Mhm. Przy każdej okazji zapytać. Mm, kurczę, nie doszliśmy do głównego tematu, już do niego nie dojdziemy tym razem. <laughs> Trudno. Spoko, jak wrócę z wyjazdu, to przyjdę gdzieś tam w pierwszym kwartale następnego Super. roku. E... Chciałbym jeszcze zaznaczyć, i domknąć trochę klamrą właśnie ten temat, jeżeli jeszcze zdążymy, że ty sam sprzedajesz i, i ten dział został jakby zlikwidowany. Rozumiem, z tego co rozumiem, z kontekstu całego, no to, to jest po się właśnie tego, że wasz produkt łatwo dzisiaj się sprzedaje i nie potrzebujecie masowej sprzedaży. Pytanie, czy widzisz jednak taki, taki moment w przyszłości, w którym będziesz się chciał z tego wymiksować? Co jest takim twoim na, na dzień dzisiejszy trochę takim endgame'em na takiej zasadzie, wiem, że to jest nieskończona gra chociaż może tą firmę będziesz chciał kiedyś sprzedać, trochę się może wymiksować operacyjnie, bo dzisiaj jest, nie chcę powiedzieć modne, tak, bo, bo to, to, to nie jest moda, tylko to jest po prostu trochę, nie wiem, może dojrzałość rynku, że widzę coraz więcej przedsiębiorców, którzy oddają pałeczkę bycia CEO-sem w swojej firmie i coraz więcej takich przykładów i Pytanie, czy nie czujesz właśnie, że to jest bardzo związane z tobą? To znaczy, powiem ci tak, ym... zacznę od końca. Mhm. Tak, to jest dojrzałość rynku, tak, to jest to, że widzimy, jak zestarzeli się przedsiębiorcy lat 90., jak wygląda ich życie i większość z nas nie chce tak żyć jak oni, nie chce do, do, do śmierci siedzieć w firmie. Więc dlatego podejrzewam, że dużo ludzi już myśli o exitach, o inwestowaniu, o innym podejściu do tego, bo wcale nie musisz budować całe życie jednej firmy. Jak to wygląda u mnie? Ja wykorzystuję olbrzymią dźwignię w postaci tego, że rozmawiam z klientami, bo... Tylu wspaniałych ludzi, których poznałem w ten sposób, to nie, nie miałbym innej opcji. Tyle rzeczy, których się dowiedziałem o rynku, o działaniu, o tym, w czym są problemy, co można zrobić lepiej, o branżach, które są bardzo lukratywne. Nie dowiedziałbym się nigdy. Więc do momentu, kiedy będę mieć siłę robić tą sprzedaż. To już będę robić, może nie w takim dużym zakresie jak teraz, że, że tyle transakcji, ale tak, żeby, nie wiem, jedną transakcję w miesiącu sobie zamknąć, pogadać z klientem, na pewno, bo dzięki temu rozwijam się jako przedsiębiorca i nie muszę popełniać błędów, które oni popełnili. Co prawda wiele z nich się powiela, bo często klienci przychodzą z tymi samymi jakby problemami, ale mimo wszystko też mi pokazuje, co się dzieje na rynku, czy ludzie dalej popełniają ten sam błąd, czy ejaj ej, coś zmienił i w ogóle. Dzisiaj mogę wam powiedzieć na 2023 rok nic nie zmienił. Większość przedsiębiorców z niego nie korzysta. Mówię o dużych przedsiębiorcach, nie mówię o takich małych firmkach, które gdzieś tam próbują jakby traktować to jako trampolinę do sukcesu, ale w większych firmach nic się nie zmienia. Zazwyczaj ktoś tam słyszał, coś tam robił. No i dla mnie to jest na przykład bardzo duża informacja, bo ja wiem, że to będzie musiało jakby wejść, to wejdzie do tych firm i mhm. wolę się do tego przygotować. Myślę, może wejdę w jakąś nową branżę, może z kimś, może komuś coś podrzucę, może w jakiś sposób. No i to jest właśnie to, co mi daje ta rozmowa z klientem. Mhm. Czy będę chciał się kiedyś odsunąć? Na pewno będę chciał się odsunąć, bo czuję się zmęczony, to też nie jest tak, że robienie tego handlu od prawie dwóch lat na mnie nie wpłynęło. Wpłynęło. W tamtym roku byłem pięć razy na wakacjach, w tym roku byłem tylko dwa, chyba chyba dwa, albo tak, dwa. I nie miałem czasu na to, dlatego, że się skupiłem, żeby cisnąć, żeby ogarniać, żeby poprawiać te mm, rzeczy w firmie, żeby więcej rzeczy tam właśnie, te, te procesy, żeby były lepsze. Pojeździłem trochę na wyjazdy z przedsiębiorcami po to, żeby jeszcze więcej się dowiedzieć i jeszcze, wiesz, bardziej ogarnąć, e, bardziej zrozumieć niektóre kwestie. E, m, ale myślę, że w najbliższym czasie, no bo teraz szykuję się na taki długi wyjazd, dwumiesięczny do Tajlandii, gdzie chcę trzy tygodnie sobie tak poczilować, odpocząć i zobaczę, w którą stronę to pójdzie. Um, ale myślę, że jak wrócę, to dalej będę mieć energię do tego, żeby dalej tę sprzedaż cisnąć, bo mi to daje po prostu dużo satysfakcji. Gdzie to się skończy? Nie wiem. Jakby nie zastanawiam się tak. nad tym. Jakby widzę za dużo benefitów z tego powodu, że rozmawiam z tymi przedsiębiorcami i owszem, to moje zmęczenie e, jest e, nieprzyjemne ale z drugiej strony, jak widzę wyniki, no to mam satysfakcję z tego, że się opłaca, co nie na zasadzie, że, że to przynosi wyniki, że, że firma się rozwija i że, mm, i że to jest skuteczne. Mhm. Super. E, fajne, fajne, fajne zamknięcie. E... Jeszcze oczywiście mam miliard pytań. No ale wpadnę wpadnę do ciebie na pewno jeszcze. Ja w ogóle, jak będzie okazja, to zapraszam do naszego studia, bo my też sobie zrobiliśmy podcastowe rzeczy, bo fajnie jest gdzieś występować, ale u nas, u mnie na kanale też chciałbym, żeby coś się pojawiło. Mhm. Więc jak będziesz na podkarpaciu? W, właśnie, skoro, skoro rozmawiamy właśnie o korzyściach dla was, no to. To jest ten moment, w którym, który już znasz. Możesz go wykorzystać do czegoś, do czegoś tego samego, do czegoś innego. Wykorzystuję Dawaj, go do tego, reżimuj. że jeżeli ktoś chce stworzyć ofertę nie do odrzucenia u siebie w firmie, to zapraszam. Można ze mną porozmawiać. Pomogę. E, za darmo. E, ale wdrożyć już trzeba, za wdrożenie już trzeba będzie płacić. E, tak. No i zapraszam na mojego Instagram na krystian.ficek. Tam jest dużo treści i też moje takie codzienne życie. A nie wiem kiedy będzie premiera, może już będzie premiera wtedy, kiedy będę palmy, e, Więc tam na Instagramie, więc też zawsze można zobaczyć. A tam robię bardzo ciekawy eksperyment, bo wziąłem sobie hotel, w którym cowork jest na dole i chcę poznać dużo cyfrowych nomadów i porozmawiać, może mi się uda zeskalować biznes na inne rynki, Super. przez to, że będę siedzieć z tymi ludźmi, gadać mhm. i w ogóle, ale to jest, się wiąże też z tym, że muszę teraz zapierdzielać z angielskim, żeby się dobrze do tego, mhm. do tego miejsca przygotować, więc sobie znowu Ekstra. narzuciłem kolejną rzecz. Ekstra, bardzo fajne. Tam w rogu wisi taki plakat... Pamiętaj, że to jest twój plakat. Nie, nie mój właśnie. nie a nie, twój? nie, bo to jest to Lena, Lena z Leniwa Studio przyniosła. Every magic comes with a price. Tak, tak. Więc, tak. więc tak, no niestety za wdrożenie trzeba zapłacić. Bo. Znaczy wiesz, że to jest kwestia taka, że. Ale to się opłaca. Tak, to się opłaca. Jeżeli wszystko jest policzone w taki sposób, żebyś ty na tym zarobił. Yy... Może być na początku nieprzyjemnie, no bo ludzie w Polsce mają problem z rozmową o pieniądzach. Natomiast jeżeli to wrzucisz wszystko w Excela, zobaczysz ile musisz zrobić, żeby, żeby ta akcja, którą wspólnie wymyślimy się zwróciła i widzisz, że po prostu ktoś o tym myśli i jakby ktoś też na tobie wymusza to, żeby to policzyć na tym etapie, to też się czujesz bardziej taki... Spokojny, że gramy do jednej bramki. Mhm. Że to nie jest tylko tak, że my chcemy od ciebie kasę, a, a ty sobie tam liczy, czy się to spina, czy nie. Tylko wspólnie widzimy, gdzie, gdzie są punkty, co musimy zrobić, żeby wspólnie wygrać. No i, i, i w ten sposób to działa. No i to jest chyba takie najważniejsze w tym, że możesz dawać wiedzę za darmo, ale wdrożenie no to już jest coś, za co trzeba płacić. Mhm. Spoko. Tym akcentem zakończymy. Jeszcze tylko wspomnę a propos tych, tej drażliwości rozmów e, o pieniądzach. E, no to e, zapraszam na odcinek z Adrianem. E, powiedział wszystko o swoich pieniądzach i będziemy promować e, takie podejście w Polsce, żebyśmy zaczęli w końcu rozmawiać o pieniądzach, jako o każdym innym temacie, żeby nie był to temat tabu, bo wydaje mi się, że. Trzeba będzie to w końcu to zrobić. To jest temat tabu, dlatego że jest tematem tabu. Dokładnie. Bo nie wiesz, czy to, co robisz, to jest dobry wynik, czy nie dobry wynik, bo nie masz do czego porównać, bo inni ci nie mówią, ile robią. No i Dokładnie na zasadzie tak, wstydzisz zgaduję. się. Dużo mało tego mało. Tak, mało tego dostępne są sprawozdania finansowe, ale one często nic nie mówią tak na dobrą one sprawę, Prawie więc... nigdy nic tak. nie mówią, bo jak ktoś jest sprytny. To ma kilka spółek, działalność gospodarczą Dokładnie. i nie jesteś w stanie zobaczyć, ile realnie robi. Dokładnie. Dlatego, dlatego w, w, w tym podcaście będziemy dzielić się tą kasą. E, tak jak mówię, zapraszam do odcinka z Adrianem. Tam poleciało bardzo dużo liczb. E, z, z, tak, zresztą. Zresztą Bo a... my jesteśmy przed premierą, czy nie? No tak, no, no my, tak ale, znaczy, my, my tak, ale my jesteśmy no, no, z my przyszłości, przyszłość, Teraz już jesteśmy w przyszłości. My jesteśmy w przyszłości, już bardzo dalekiej ogólnie w przyszłości. Ja nie to... no, po prostu ma kolejkę i <grym> trzeba jak... się ustawić w kolejce odpowiednio wcześniej, bo inaczej się... Tak. Wiesz, ja mówiłem o wiedzy w 2023, ja nie wiem, czy to będzie aktualne dalej. Dokładnie, no, bo y, odcinków nagraliśmy sporo. No, Dobra, to, to haslowanie, duże. ciśnięcie to jest podstawa, dlatego... Wierzę w to, że, że ten projekt ci fajnie wypali. Bo mm. widzę zaangażowanie i mega, mega szacun za to, co robisz, bo też sobie nie wybrałeś najprostszej drogi. Dzisiaj najprostsza droga to jest ta, którą ja wybrałem na Instagramie, czyli krótkie formy. E, I uważam, że no, widzę twoje zawzięcie do tego, żeby osiągnąć to, co sobie założyłeś, i wierzę, że, że to się wydarzy. No to bardzo dziękuję za te miłe słowa, ale już je wymazuję, żeby sobie nie podbijać dopaminy. Szczerze po prostu super, bardzo się cieszę. Krystian, dzięki za tą rozmowę i do następnego. Dzięki, cześć. Że masz, masz YouTube'a i wyobraź sobie teraz, że mógłbyś wybrać tylko jedną osobę, którą śledzisz, mhm. jedną na kilka lat. Mm -hmm. Masz taką osobę w głowie? Jakbyś miał wybrać stary jedną. Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych, chciałbym ci się odwdzięczyć. To, co usłyszałeś przed chwilą, to wycinek jednego z zakulisowych nagrań. Czasem się zdarza, że jest ich kilka, czasem mnóstwo, czasem nie ma ich w ogóle, bo przeważnie rozmawiam z ultra zajętymi ludźmi. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści, te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram. I oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup setnego kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego Twojej uwagi, podzielę się tym z Tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w Twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za Twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od Ciebie dostać. Jestem Twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla Ciebie prostsze. Tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.